Witam w imieniu Stowarzyszenia Cztery Zysników Turynu Plot. Mamy przyjemność gościć dziś prelegenta naszego Rafała Wyłodrzyckiego, który będzie kontynuował temat etnicznego nacjonalizmu w życiu codziennym. Z racji tematu dosyć obszernego nie zdołaliśmy się zmieścić w pierwszej części wykładu i postanowiliśmy kontynuować go w drugiej części. Jakiekolwiek, jakbyście mieli pytania czy coś, proszę je pozostawić na sam koniec. Jak wystarczy nam czasu, będziemy na nie odpowiadać. Ja, żeby nie przedłużać, już oddam głos gościowi. To dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Ostatnio sobie rozmawialiśmy o tych podstawach etnicznego nacjonalizmu, które w publikacjach Szturmu były opisywane, w tych drukowanych. Natomiast tym razem, w związku z tym, jakby z tą reakcją, która na nagranie opublikowane w sieci, tego, o czym rozmawialiśmy na poprzednim spotkaniu, która tam nastąpiła, na te komentarze, które tam były, na tą krytykę. No i w związku z tym, co też się dzieje na wschodzie, prawda? Na granicy, tak sobie pomyślałem, że dobrze by było do tego wszystkiego się jakoś odwołać, nie? Więc jakby na pierwszym miejscu może powiemy, czego ta krytyka dotyczyła, nie? No ludzie głównie jakby mieli problem, żeby jakby tą myśl odnośnie tej teorii podobieństwa genetycznego, no nie? Że ludzie się dobierają na podstawie podobieństwa genetycznego, to co żyje Philip Rushton w swoich badaniach udowodnił, potem inni badacze. No i bardzo dużo osób argumentowało, ja się domyślam, że to ci związani bardziej z tymi środowiskami kościelnymi, oni bardziej argumentowali, że to nie do końca prawda, bo to głównym jakby takim czynnikiem odpowiadającym za rozwody, za te związki takie niezalegalizowane, tak zwane konkubinaty i tak dalej, niepełne rodziny, że to odpowiada spadek religijności. I to jest pełna zgoda, tylko jest jeden warunek, prawda? Podstawowy warunek jest taki, po prostu, no co jest skutkiem, a co przyczyną, prawda? No bo jeżeli weźmiemy spadek religijności, oczywiście to jest przyczyna, nie? Tylko że on sam w sobie jakby jest skutkiem też pewnych rzeczy, prawda? No bo skoro religijność jest na poziomie 0,59, czyli prawie 0,6, jest odziedziczalna, czyli ma podłoże genetyczne, no to pewne zmiany genetyczne będą oznaczały też zmiany w religijności, prawda? Także sam spadek religijności, on jeszcze nic nie tłumaczy, prawda? On jest, jak pokazuje genetyka behawioralna, on jest skutkiem pewnych zmian biologicznych, prawda? Pewnych zmian w genomie, o których tutaj mam nadzieję, że sobie powiemy, bo to wszystko, jak mam nadzieję, będzie wyniknie na końcu, jest ze sobą powiązane. Czyli etnocentryzm, postawy etnocentryczne, zarówno w tym wymiarze pozytywnym, o którym mówiliśmy poprzednio, jak i negatywnym, jak i religijność, a także takie ogólne akceptacja cywilizacji, pewnych norm kulturowych, pewnych wzorców estetycznych, że to wszystko jest powiązane ze sobą i ma źródła ewolucyjne, czyli biologiczne, genetyczne i tak dalej. O tym bym chciał, żebyśmy dzisiaj sobie powiedzieli. Dla osób, które tu są, to wiadomo, to nie będą nowe rzeczy, bo Szturm wielokrotnie już publikował na ten temat teksty, też wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy między sobą, no ale że to wszystko jest nagrywane, więc postanowiłem pewne rzeczy powtórzyć, bo część ludzi na pewno będzie tego słuchała, którzy po prostu no, nie mają styczności, no a z tym się, z tymi tematami jakby całościowo, za bardzo nikt się nie zajmuje w tej polskiej jakby przestrzeni medialnej, czy tam wśród tych polskich youtuberów, czy publicystów internetowych,
bo jeżeli już ktoś się zajmuje jakimiś poszczególnymi aspektami, to przynajmniej ja nie znalazłem jakby takiego syntetycznego opracowania, które by całościowo to starało się ułożyć w jakiś taki logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy. Jeżeli chodzi o wstępne takie założenia, no to na początku trzeba sobie powiedzieć o selekcji wielopoziomowej. Czyli to, co jest jakby najbardziej dzisiaj zwalczane, szczególnie przez te środowiska liberalne. Prawda? Liberalizm, czyli ta ideologia, która w matematycznej teorii gier, w tych symulacjach została zaklasyfikowana jako ta strategia egoistyczna, to jest taki pogląd, którego głównym aksjomatem jest to, że po prostu, że liczy się tylko jednostka. Że człowiek to jest, który traktuje człowieka nie jako część pewnej zbiorowości, człowieka jako istotę funkcjonującą w pewnych społecznych kontekstach i którego te konteksty dopiero określają, jego człowieczeństwo i tak dalej, tylko że człowiek to jest po prostu jednostka, to jest jakiś wolny atom, wolny elektron, jak to woli, który od którego widzimisię zależy po prostu jego decyzje, jego moralność i tak dalej. Nie? Oczywiście pod względem ewolucyjnym jest to całkowicie błędne. Jest to całkowicie błędne podejście, sprzeczne z wiedzą naukową, dlatego że selekcja nie odbywa się tak, jakby to chciał na przykład Dawkins, czyli że selekcja odbywa się na poziomie indywidualnym, że nie ma czegoś takiego jak dobór grupowy. Oczywiście dobór grupowy jest i on jest nawet to, co pokazuje genetyka populacyjna, o czym mówiliśmy sobie ostatnio, to, co pokazuje matematyczna teoria gier, on jest nawet o wiele ważniejszy od tego doboru indywidualnego. Bo jak wiemy z matematycznej teorii gier, z tego iterowanego dylematu więźnia, jak to sobie ostatnio mówiliśmy, te grupy, które opierały swoją strategię ewolucyjną właśnie na tej koncepcji egoistycznej, czy na tej koncepcji zdradzania w imię jakby zwiększania swojego własnego interesu, one w tym uniwersum multikulturowym, one po prostu przegrywały. One przegrywały jako drugie zaraz po tej strategii zdradzieckiej, czyli tej, która promowała współpracę z obcymi, prawda? To sobie po prostu ostatnio mówiliśmy. I teraz mówiliśmy także o tych, skąd to się bierze po prostu, że ludzie pozornie to, co jest jakby sprzeczne z ich indywidualnym interesem, że postępują w tych eksperymentach społecznych opartych o matematyczną teorię gier, że oni postępują jakby sprzecznie z tym swoim interesem. To się właśnie bierze z tego, że selekcja występuje nie tylko na poziomie indywidualnym, ale także na poziomie grupowym. Dlatego pewne rzeczy, które z perspektywy dobra indywidualnego mogą być nieadaptacyjne czy jakby zmniejszające dostosowanie, czyli tą zdolność człowieka do przekazywania swoich genów. Jeżeli patrzymy z perspektywy grupy, tej grupy etnicznej, czyli grupy pokrewieństwa, czyli tej grupy, z którą dana jednostka ma dodatnie stężenie pokrewieństwa, grupy, dla której, która dla tej jednostki jest jakby magazynem jej własnych charakterystycznych genów, czyli tych polimorfizmów, które ją charakteryzują, które charakteryzują jej cechy, no to wtedy już sprawa zupełnie inaczej wygląda. No i to, o czym mówiliśmy, to, co mówiłem o oksytocynie, że oksytocyna to jest właśnie jedna z tych substancji chemicznych, która powoduje, że te zachowania jednostki są bardziej prospołeczne i to zostało właśnie też dowiedzione
przez takiego holenderskiego badacza, on się nazywa De Dreu. On w tych symulacjach, w tych społecznych eksperymentach opartych na matematycznej teorii gier, szczególnie właśnie na dylematie więźnia, on tam stosował oksytocynę w sprawie. I mimo, że te osoby, które nawet bez tej oksytocyny, które w tych eksperymentach działały jakby sprzecznie z tym liberalnym, z tym indywidualnym interesem, który by wynikał z matematycznej teorii gier, z dylematu więźnia, czyli jakby powinny zdradzać, a mimo wszystko nie zdradzały, prawda? Decydowały się współpracować w 30%, to jeżeli zastosowano u nich oksytocynę w sprayu, zostały tą oksytocyną jakby dodatkowo po prostu zasilone, ich układ nerwowy, to ta ofiarność, ten altruizm, czyli zdolność do współpracy, jeszcze bardziej wzrastały. Nie? Czyli co nam to pokazuje? Pokazuje nam to, że po prostu skoro takie substancje są w naszym organizmie, skoro jesteśmy bardzo wrażliwi na te substancje, to znaczy, że to musiało być, po prostu adaptacyjne, że to musiało być bardzo, bardzo korzystne dla nas jako dla osobników i dla naszej grupy. No bo jeżeli by tak nie było, to osoby, które by były podatne na tą substancję, ich by nie było w społeczeństwie, prawda? Bo one by nie przekazywały swoich genów. A skoro one przekazały swoje geny, to znaczy, że ta substancja im w tym pomogła, prawda? Bo to tak działa ewolucja po prostu, że to, co jest korzystne, się utrwala, to, co jest niekorzystne, po prostu zostaje wyeliminowane. Poza tym warunkiem, o którym sobie za chwilę powiemy, który wynika z eksperymentu Kalfona, który też był opisywany, ale w trochę innym kontekście. To, co chciałem jeszcze powiedzieć, co też właśnie nawiązuje do tej religijności i do tego, jak ta religijność jest związana z etnocentryzmem, jak to jest wszystko powiązane i jak to jest powiązane z tą wielopoziomową selekcją, szczególnie z tą selekcją na poziomie grupowym, to jest taka sprawa jak moralność. Wiele osób uważa, szczególnie liberałowie, że to jest coś względnego, prawda? Że nie ma, czy tam jacyś ci lewicowcy, którzy wyznają postmodernizm, prawda? Że nie ma czegoś takiego jak prawdy, w związku z tym nie ma czegoś takiego jak obiektywna moralność i tak dalej, że to są sprawy kulturowe, że to jest wszystko względne, że to są pewne konstrukty społeczne. No otóż badania psychologiczne pokazują, że to też nie jest prawda. Że ludzie mają wrodzoną moralność, że ta moralność już jest u dzieci. Były takie eksperymenty robione u bardzo małych dzieci, które jeszcze są niemowlakami. Były robione takie eksperymenty, że im takie bardzo proste animacje pokazywano, prawda? Że tam jakiś człowieczek wchodził po schodkach i na przykład osoba, drugi człowieczek taki, to w formie takich prostych jakby kreskóweczek było robione, prawda? I tam wchodzi sobie człowieczek, się wspina po jakichś schodkach czy po drabince i u góry druga osoba, drugi tam człowieczek stoi i on go zrzuca, prawda? I on go zrzuca. A drugi na przykład, druga taka historyjka animowana, że sobie wchodzi człowieczek i ten na górze mu pomaga. I dzieci, co ciekawe, dłużej zatrzymywały wzrok na tej wersji historyjki, w której ten drugi człowieczek zrzuca tego wspinającego się na górze. Czyli co to nam pokazuje? Skoro one się dłużej na tym skupiały, dłużej wzrok na tym zatrzymywały, to znaczy, że to było coś dla nich nieoczekiwanego, prawda? Że one się spodziewały czegoś innego, prawda? One się spodziewały, że ten drugi człowieczek im pomoże, nie? Czyli skoro się spodziewały czegoś innego, no to skąd one się mogły tego spodziewać, prawda? Skoro jeszcze były niemowlakami i tak dalej. Oznacza to, że już takie małe dzieci mają wrodzone pewne instynkty, pewne skłonności do moralizowania, czyli do oceniania ludzkiego postępowania pod względem wartości, prawda? Czy coś jest dobre, czy coś jest złe. No i od tego się zaczęły badania, które Jonathan Haidt prowadził ze współpracownikami. To zostało opisane w takiej książce Prawy Umysł.
Bardzo ciekawa praca, ona jest po polsku wydana. Polecam wszystkim. To jest generalnie taki żydowski badacz, który, no jak to większość Żydów w Stanach, on się określa jako liberał, czyli ten zwolennik partii demokratycznej, lewicowiec i tak dalej. I on generalnie tą książkę napisał w takiej intencji, żeby pomóc demokratom wygrać wybory, prawda? Bo oni tam mieli problemy. To było w czasach tego po prostu neokonserwatyzmu, który tam te wojny na Bliskim Wschodzie wywoływał, tam wplątywał Amerykę w te po prostu te wszystkie historie, które dzisiaj się mszczą w tej sferze geopolitycznej, że po prostu Ameryka po prostu ma problemy z Chinami, bo Chiny w tym czasie urosły, kiedy oni się tam uganiali za tymi terrorystami. Ale wracając właśnie do tego Haidta, on poprzez serię eksperymentów zdołał udowodnić, to jest, jeszcze raz polecam tą książkę, jeżeli komuś się nie chce czytać, to są też ciekawe na YouTubie filmiki, może jakieś zrobimy linki, jeżeli będzie z tego naszego spotkania, jeżeli będzie znowu nagranie, no to tam może wrzucimy jakieś linki, gdzie on to wszystko omawia. W każdym razie on w tych swoich badaniach wyróżnił pięć, później sześć takich fundamentów moralności. Można je podzielić na dwie grupy, nie? Te sześć fundamentów, dlaczego je można podzielić? Bo to są tak, jest troska, krzywda, to jest jeden fundament, nie? Jesteśmy czuli na troskę, na krzywdę. One wszystko wynikają z ewolucyjnych, z pewnych ewolucyjnych wyzwań, które przed nami stały jeszcze w czasach tych, można powiedzieć, prehistorycznych, czyli sprzed rewolucji neolitycznej. Drugie to jest sprawiedliwość, oszustwo. Trzecie to jest lojalność, zdrada. Autorytet, bunt. I świętość, upodlenie. I ostatni, który on dodał, to jest wolność, ucisk. I teraz co jest charakterystyczne w tych fundamentach moralnych? W nich jest charakterystyczne to, że one się dzielą jakby pół na pół. Jedne są indywidualne, drugie są grupowe. Czyli co to nam pokazuje? Znowu mamy tą selekcję wielopoziomową, prawda? Że podlegamy doborowi selekcji na poziomie indywidualnym, jako jednostki, prawda? Czyli chcemy jakby mężczyźni jak najwyżej w hierarchii dojść społecznej, kobiety hipergamiczne związki tworzyć, czyli partnera, który o najwyższym statusie zdobyć, prawda? I to jest ta selekcja indywidualna, prawda? I mamy też selekcję grupową, czyli identyfikujemy się z jakąś grupą, jesteśmy solidarni z tą grupą, jesteśmy wobec tej grupy lojalni i tak dalej. I te trzy pierwsze fundamenty moralne, czyli sprawiedliwość, oszustwo, wolność, ucisk i troska, krzywda, to są te fundamenty moralne, które pomagały nam zdobywać nam indywidualną reputację i indywidualne dostosowanie, czyli jakby pozwalały nam awansować w hierarchii społecznej, co zwiększało nasze szanse na zdobycie partnera i na reprodukcję, prawda? Natomiast te trzy fundamenty moralne, które odpowiadają za czułość na autorytet, czyli podporządkowanie się autorytetowi, za czułość na świętość, czyli że rozdzielamy, prawda, tą sferę sakrum, sferę profanum, pewne rzeczy uważamy za nienaruszalne tabu, pewne wartości, prawda, pewne zachowania. To są te aspekty moralności, które jakby wyczulały nas na dobro grupy, które sprawiały, że byliśmy tymi istotami funkcjonującymi społecznie, wspierającymi swoją wspólnotę. No trzeci ten fundament grupowy to jest lojalność, nie? Czyli że jesteśmy lojalni wobec grupy, z którą się identyfikujemy. Takim najprostszym potwierdzeniem tego, że to jest wrodzone, szczególnie te fundamenty grupowe, to jest
To jest taki eksperyment Szarifa. Też już o tym mówiłem. Eksperyment Szarifa to był badacz, psycholog społeczny. Ten eksperyment jest też znany jako eksperyment z jaskini grzechotników. Chodziło o to, że taki autor Golding, on napisał książkę, która potem została sfilmowana, Władca Much, prawda, że tam się dzieci rozbijają, grupa dzieci się rozbija na bezludnej wyspie i tam te dzieci się zaczynają zabijać i tak dalej. To było powiązane z tymi, to wynikało jakby znowu z tej liberalnej narracji, prawda? Z tej narracji, że jednego z tych ideologicznych jakby prekursorów liberalizmu, Tomasza Hobbesa, który twierdził, że człowiek bez cywilizacji to jest ta idea taka pośrednio dzikiej tablicy, prawda? Tej czystej tablicy, że człowiek bez cywilizacji to jest po prostu jakby niczym się nie różni od zwierzęcia, prawda? Gdyby zanikła cywilizacja, to automatycznie jest anarchia, automatycznie ludzie stają się egoistyczni, tylko o sobie myślą i tak dalej. No i stworzono taki eksperyment, żeby to potwierdzić, nie? Czy naprawdę by tak było jak w tej powieści, że ci chłopcy, którzy zostali odcięci od cywilizacji, czyli ta cywilizacja była tutaj rozumiana jako jakby ten wpływ dorosłych, prawda? Tych, którzy w szkole normalnie, te dzieci w wieku szkolnym, którzy normalnie socjalizują, narzucają im normy i tak dalej, nie? No i okazało się, że nie do końca to tak wygląda, prawda? Bo te dzieci zostały podzielone, to byli chłopcy 11-letni i oni automatycznie, jak tylko zostali podzieleni, umieszczeni, eksperyment się odbywał w otwartym plenerze, na takim dużym terenie, gdzie tam po prostu skauci sobie, czyli tacy amerykańscy harcerze sobie biwakowali. Oni tam zostali umieszczeni w dwóch różnych skrajnych miejscach i co się stało? Od razu się zorganizowali. Nikt z dorosłych jakby w to nie ingerował. Oni po prostu sami sobą tam się zajmowali. Automatycznie te grupy się zorganizowały, czyli stworzyli sobie wszystko to, co występuje we wszystkich plemionach na całym świecie, we wszystkich wspólnotach. Wytworzyli sobie własne pieśni, wytworzyli sobie sztandary, od razu wyznaczyli sobie terytorium, czyli wszystko to, co wynika z naszej społecznej natury, wszystko to od razu tam się jakby objawiło samo z siebie, bez żadnej ingerencji tych osób, które niby powinny nieść tą cywilizację, czyli nauczycieli, opiekunów i tak dalej. Mało tego, w momencie, kiedy ta jedna grupa dowiedziała się o istnieniu drugiej, od razu nastąpiła rywalizacja, od razu wystąpił pozytywny i negatywny etnocentryzm, prawda? Czyli wokół tych symboli, wokół tych markerów pokrewieństwa, czyli różnych tych zawołań, tej własnej hierarchii, własnych pieśni i tak dalej, jakichś tam strojów, terytorium, wokół tego wszystkiego od razu pojawił się pozytywny i negatywny etnocentryzm, prawda? Czyli wrogość wobec tej drugiej grupy, rywalizacja z tą drugą grupą, włącznie z poświęceniem, prawda? Że poświęcenie zdrowia i tak dalej, bo tam w pewnym momencie aż to musiało zostać przerwane, bo po prostu no już się zaczynało, już zaczynało, zaczynało po prostu, zaczynało się wymykać spod kontroli, w tym sensie, że po prostu zaczynała agresja się pojawiać, prawda? Tak jak normalnie, tak jak w tych społecznościach wszystkich przedindustrialnych. I to nam wszystko pokazuje, że te cechy związane z selekcją wielopoziomową, z grupowością i z moralnością, że to wszystko po prostu ma fundamenty biologiczne, prawda? Wynika z ewolucji, że funkcjonowaliśmy w tych grupach od początku naszej historii jako ludzi, czyli od czasów sawanny, od czasów migracji z Afryki, kiedy to migrowaliśmy w
grupach plemiennych, które były oparte na pokrewieństwie, na wzajemnym altruizmie i w związku z tym po prostu te mechanizmy jakby w toku ewolucji, które pomagały nam uzyskiwać coraz to większą sprawność w tym funkcjonowaniu, w tych grupach, radzeniu sobie w zmieniającym się środowisku, w miarę jak ludzie migrowali z Afryki, tej subsaharyjskiej, że to wszystko po prostu odcisnęło piętno na naszym genomie. Teraz o czym jeszcze bym chciał powiedzieć w kontekście, kiedy to się zmienia, kiedy to zaczyna zanikać. Otóż w latach chyba 60. też został przeprowadzony taki eksperyment Calhouna, który ja opisywałem w trochę innym kontekście. Też warto tutaj o tym powiedzieć. To był eksperyment na gryzoniach. Bo jak pamiętamy z poprzedniego spotkania, nie jesteśmy jedynym gatunkiem społecznym. Jesteśmy tym najbardziej wyewoluowanym gatunkiem społecznym, ale społeczność jest praktycznie na każdym, można ją zaobserwować na każdym etapie, jakby w każdym królestwie zwierząt. Zarówno wśród owadów, jak i wśród ptaków, wśród ssaków, no i wśród naczelnych, prawda? Natomiast w związku z tym, że gryzonie, czyli myszy, szczury, że one się bardzo szybko reprodukują, że tam co kilka dni, kilkanaście dni, że tam jest reprodukcja, bardzo szybko te pokolenia mijają, to jest bardzo wdzięczny materiał do różnych tego typu eksperymentów społecznych, które na ludziach ciężko byłoby zrobić ze względów jakby etycznych, a dwa ze względów też praktycznych, że one by długo trwały, prawda, i tak dalej. Więc przeprowadzono taki eksperyment, który nazwano roboczo mysią utopią. On polegał na tym, że stworzono kolonie myszy, które jak wiadomo są też gatunkiem społecznym. Potem to powtarzano też na szczurach, na innych gryzoniach. I o co chodziło? Chodziło o to, że wyeliminowano wszystkie czynniki, które gatunek społeczny, czy w ogóle te organizmy dane, na których przeprowadzono eksperyment, które jakby w naturze jakby regulują tą populację, czyli wyeliminowano całkowicie selekcję naturalną, mówiąc tymi kategoriami darwinowskimi, czyli stworzono jakiś habitat, jakiś terytorium, na którym wyeliminowano wszystkie drapieżniki, wyeliminowano wszystkie choroby poprzez szczepienia, poprzez antybiotyki w karmie, wyeliminowano głód, bo dostarczano im tam żywność i tak dalej. Nie? No i w zamyśle wiadomo, nie? Wszyscy się spodziewali, że efektem tego eksperymentu będzie jakby takie maltuzjańskie zakończenie, prawda? Czyli to, co lewica bardzo długo głosiła, prawda? Że jak nie będziemy stosować aborcji i tak dalej, eutanazji, no to będzie przeludnienie na Ziemi, zniszczą się zasoby i tak dalej, prawda? Bo cywilizacja się rozwija i tak dalej. No i co się okazało? Okazało się, że do pewnego momentu rzeczywiście tak było, nie? Pierwsze te pokolenia, które jeszcze nie były jakby poddawane, które były poddawane, weszły do tego uniwersum wprost spod wpływu naturalnej selekcji, że one postępowały całkowicie tak jak w naturalnych warunkach, prawda? Czyli rozmnażały się, tworzyły struktury społeczne, tak jak u ludzi, prawda? Myszy tworzyły rodziny, znaczyły sobie terytorium, hierarchia, czyli im sprawniejszy samiec, tym miał jakby więcej pod sobą tych rodzin, tym bardziej te rozszerzone rodziny, większe terytorium i tak dalej. Nie? No ale w pewnym momencie co się okazało? W związku z tym, że nie było tej śmiertelności, no to przeżywały wszystkie. Nie? Czyli zaczęły przeżywać też te jednostki, które normalnie w warunkach naturalnej selekcji zostałyby wyeliminowane, prawda? Które zabiłyby drapieżniki, bo byłyby zbyt wolne, zbyt słabe, które zabiłyby
które zabiłyby choroby, które zabiłyby, które zabiłby głód, bo nie były w stanie, albo takie, które po prostu by się nie rozmnożyły, bo nie znalazłyby sobie partnera i zostałyby jakby odepchnięte przez społeczność i gdzieś tam na marginesie tej społeczności albo by wegetowały, albo by tam je po prostu drapieżniki czy w jakikolwiek inny sposób zostałyby usunięte z tej populacji. No, nie? No i co się stało? Okazało się, że w miarę upływu pokoleń coraz więcej tych mutantów się rodziło, czyli tych jednostek, które normalnie by nie przeżywały. One tworzyły jakby taką subpopulację, całą grupę, która nie zajmowała się niczym, czym zajmowały się tamte pozostałe myszy, czyli nie były zainteresowane szukaniem partnera, czy tam partnerki. On je nazwał, ten Calhoun je nazwał pięknisiami, jeżeli chodzi o mężczyzn, czy tam o płeć jakby męską, o samce tych mysz, bo one się zajmowały, one tylko jadły, piły, spały, lizały sobie futerko, no i bardzo często wykazywały zachowania homoseksualne, czyli się przystawiały do innych po prostu, do tych innych pięknisiów. Nie? A druga grupa to były tak zwane, jak to Calhoun nazwał, jałowe samice, nie? Czyli takie samice myszy, które tak samo nie były zainteresowane reprodukcją, tylko tak samo jadły, spały, czyściły sobie futerko, a dodatkowo jeszcze, jak już zostały pokryte przez któreś z tych normalnych samców dominujących, które tam miały swoje terytoria, które miały swoje rodziny, to u myszy jest coś takiego jak naturalna aborcja. Czyli mysz w pewnych okolicznościach może jakby wchłonąć, jeżeli na przykład się pogorszą warunki na danym terytorium, zacznie jakiś drapieżnik grasować, czyli jakby rozmnożenie będzie nieopłacalne, to ona może wchłonąć płód. Nie? I okazało się, że te myszy one całkowicie cały czas to robiły, nie? Że one po prostu nawet jak zostały pokryte, to nie chciały po prostu tych dzieci, tego potomstwa po prostu rodzić i je wychowywać, albo nawet je porzucały. Dodatkowo co się działo? Te myszy także jakby zaczynały naruszać terytorium tej części populacji, która powiedzmy była zdrowa, czyli która się zachowywała tak samo jak w warunkach naturalnych, czyli tej części populacji, która zakładała po prostu, czyli te związki tworzyła, rodziła dzieci, opiekowała się tym potomstwem w tych gniazdach, uspołeczniała te potomstwo, czyli uczyła je po prostu, jak w każdym gatunku społecznym, uczyła je pewnych zachowań, czyli to co w ewolucjonizmie określamy jako tradycja, czyli wszystkie te cechy, wszystkie te wzorce zachowań, które nie są genetyczne, które są wyuczane, które są przekazywane w drodze nauki z rodziców na dzieci. I to wszystko, co czyniły te myszy, które funkcjonowały poprawnie, to wszystko było jakby cały czas utrudniane przez tych właśnie tak zwanych mutantów. Efektem tego wszystkiego było to, że ta populacja zamiast osiągnąć te maltuzjańskie przeludnienie, ona po chyba 400 czy po 500 dniach ona wymierała. Czyli po prostu kiedy populacja, proporcje w populacji się tak zmniejszyły, że liczba, tak zmieniły, że liczba tych mutantów, tych po prostu tych dysfunkcyjnych mysz już była tak duża, one po prostu się były tak, one się stawały tak uciążliwe dla reszty tej populacji, która funkcjonowała w miarę poprawnie, lub przynajmniej starała się funkcjonować w miarę poprawnie, że one po prostu tak im utrudniały już to funkcjonowanie, że tam się całkowicie dzieci przestały rodzić, całkowicie przestało potomstwo być wychowywane i populacja po prostu wymierała naturalnie, nie? Czyli całkowicie był niespodziewany efekt. I do tego może,
Do tego może jeszcze później wrócimy, bo to po prostu ma duże, to ma duże odniesienie, to ma duże odniesienie jakby do tego, co dzisiaj obserwujemy. Duże ma odniesienie do człowieka, który jest gatunkiem społecznym. Dlaczego to ma odniesienie? Może teraz sobie powiemy trochę o klasach społecznych, prawda? Bo żeby zrozumieć to, co się dzisiaj dzieje, mam na myśli na przykład to, co się dzieje na granicy, to, co się działo rok temu, jeżeli chodzi o te tak zwane strajki kobiet, o te wszystkie ekscesy feministek, tego wszystkiego, no to nie sposób tego zrozumieć bez właśnie tych podstawowych założeń, czyli że mamy tą moralność, że jesteśmy istotami moralnymi, że ta moralność jest wrodzona, że ona odpowiada, że ona ma dwa wymiary, czyli ten wymiar selekcji grupowej i wymiar selekcji indywidualnej. No i że wszystko to jest związane z doborem i selekcją, czyli z wpływem darwinizmu, czyli działania mechanizmów ewolucji. I teraz jak to wygląda we współczesnych społeczeństwach? To, co na przykład też liberałowie negują, to jest jakby istnienie klas społecznych, prawda? Otóż klasy społeczne istnieją, jest coś takiego jak klasa, to tam różnie było nazywane na przestrzeni dziejów, ale generalnie jest coś takiego jak klasy społeczne. To my jako Indoeuropejczycy, my mamy, to można powiedzieć, że u nas jest, też jest biologiczne, że u nas to jest w naszej tradycji, że u nas to jest bardzo silne. Tylko że te trzy tradycyjne klasy, no to wiadomo, nie? Społeczeństwa indoeuropejskich, to były tak jak mamy w Wedach, prawda? Czyli jakby najstarszej tradycji indoeuropejskiej mamy tych kszatriów, prawda, czyli wojowników, mamy braminów, czyli kapłanów i mamy tych, tą warstwę, można powiedzieć, chłopską, która potem też częściowo jakby była tą warstwą rzemieślniczą, prawda, to były jakby te trzy klasyczne klasy, te trzy, to się kasty nazywało, nie? I to się potem stopniowo do współczesności jakby przekształciło się w klasy społeczne, prawda? I obecnie jakby wyróżniamy trzy klasy społeczne, czyli ta klasa robotnicza, robotnicy, chłopi i tak dalej, klasa ta średnia tak zwana, którą w Polsce i do tego, o czym będziemy mówić, bardziej mi się wydaje, to co u nas jakby historycznie było określane jako inteligencja. I trzecia grupa to jest ta klasa wyższa. I teraz czym one się różnią na tej płaszczyźnie, że tak powiem, politycznej w odniesieniu do tego, co mówiliśmy o matematycznej teorii gier? One się różnią tym, że klasa robotnicza to jest w tych dwóch wymiarach, w wymiarze społecznym i politycznym, to w wymiarze społecznym klasa robotnicza jest jakby konserwatywna i autorytarna, natomiast w wymiarze gospodarczym jest, można powiedzieć, socjalistyczna. Prawda? Czyli za dystrybucją, z redystrybucją się opowiada i tak dalej. Klasa ta wyższa z kolei w tym wymiarze społecznym jest autorytarna, czyli podobnie jak klasa robotnicza i chłopstwo jest taka tradycyjna, ale w wymiarze tym politycznym, polityczno-gospodarczym jest taka wolnorynkowa, taka korwiniarska, powiedzmy, nie? Natomiast najgorzej sprawa wygląda z tej perspektywy matematycznej teorii gier, wygląda, jeżeli chodzi o tą tak zwaną inteligencję. Bo inteligencja to jest ta grupa, która jest politycznie jest lewicowa,
Czyli politycznie jest reprezentuje tą strategię zdradziecką z dylematu więźnia, z matematycznej teorii gier. Natomiast gospodarczy jest liberalna, nie? Czyli reprezentuje tą strategię egoistyczną, prawda? Czyli to jest połączenie tych dwóch najmniej adaptacyjnych strategii w tych symulacjach z matematycznej teorii gier. I teraz co jest jeszcze dla nich charakterystyczne? Charakterystyczne jest to, że oni jako grupa, to jest taka jakby trochę sztuczna grupa, bo oni się jakby na arenie dziejów się dopiero wtedy pojawiają, kiedy się pojawiają duże ośrodki miejskie. Z czego to wynika? Pamiętamy z poprzedniego eksperymentu, z poprzedniego naszego spotkania, kiedy mówiłem o matematycznej teorii gier, kiedy mówiłem o oksytocynie, jaką ona funkcję spełnia, to co teraz mówiłem, prawda, że jeżeli spryskujemy oksytocyną jakby ośrodek nerwowy człowieka, to on jeszcze bardziej jest prospołeczny, jeszcze bardziej ma ten negatywny i pozytywny etnocentryzm i bardziej działa na tym poziomie grupowym. Natomiast jest druga taka substancja, która się nazywa dopamina. Ona jakby działa zupełnie odwrotnie, prawda? Czyli ludzie, którzy są wrażliwi na dopaminę, oni się stają bardziej egoistyczni, nie są tacy zachowawczy, tylko bardziej się starają, poszukują różnych zmian, poszukują nowych doznań, nowych wrażeń i tak dalej, prawda? I to jest właśnie ludzie, którzy są wrażliwi na dopaminę, to jest taka podstawowa baza tej właśnie klasy, można powiedzieć, średniej, czy w naszym przypadku tej dawnej inteligencji. Co jest jeszcze dla nich charakterystyczne? No bo tak, oni po prostu to byli ci ludzie, którzy powiedzmy z tych tradycyjnych społeczności, powiedzmy z jakichś tam wiejskich społeczności, czy może na przykładzie Stanów Zjednoczonych, to można najwyraźniej powiedzieć, prawda? Najbardziej lewicowa, czyli tam, gdzie jest najwięcej tych ludzi, to jest Kalifornia, prawda? Natomiast czym jest Kalifornia? Kalifornia jest takim stanem imigrantów, prawda? Jest stanem, który został najpóźniej zasiedlony i składał się z tych ludzi, którym źle było w różnych innych częściach Stanów Zjednoczonych i oni po prostu potrzebowali jakiejś zmiany, potrzebowali jakiejś nowości. Oni wszyscy wyemigrowali do Kalifornii. Ale pamiętajmy o tym, że całe Stany Zjednoczone, przynajmniej jeżeli o tą tak zwaną populację założycielską chodzi, to jest jakby populacja imigrantów, prawda? Czyli to jest populacja, która się wzięła z tego, że była ta grupa średnia w tych większych ośrodkach miejskich, w pewnych rejonach tego, nie wiem jak to się wtedy nazywało, czy to Królestwo Angielskie, czy to już była Wielka Brytania, czy jak to się tam nazywało, w każdym razie to byli ludzie, którzy już wtedy wykazywali w tym spektrum moralności, oni wykazywali bardzo duże jakby nacisk na te indywidualne aspekty moralności, czyli unikanie krzywdy, bardzo duża wrażliwość na krzywdę, na troskę, bardzo duże poczucie sprawiedliwości, wypychanie innym, co też w innych eksperymentach, może o których za chwilę powiem, z matematycznej teorii gier, które ostatnio opisywałem w artykule, ale tam no, problemy były z publikacją tego artykułu, więc może też o tym powiem za chwilę parę słów. W każdym razie oni już jakby zaznaczyli swoją obecność i jakby takie oddzielenie się od całego etnosu już zaznaczyli w Anglii. Czym to się objawiało? To się objawiało tym, że no bo co jest najbardziej charakterystyczne dla tych grup? Te pozostałe dwie klasy społeczne, czyli zarówno arystokracja,
jak i robotnicy i chłopi, oni są prospołeczni. W tym sensie, że u nich te wartości, te elementy moralności, u nich się rozkładają po równo, prawda? Czyli oni zarówno są wyczuleni na te indywidualne aspekty, czyli żeby unikać zagrożeń, żeby być wrażliwym na oszustów, żeby po prostu mieć tą troskę, ale jednocześnie są bardzo wrażliwi po pierwsze na świętość, na te atrybuty związane z religią, związane z tą sferą tabu, że pewnych rzeczy nie można robić, lojalność wobec grupy, prawda, że cały czas myślą tymi kategoriami grupowymi, że jeżeli się przedstawiają, to nie przedstawiają się tak jak klasa średnia, że jestem fajny, jestem fanem tam jakiejś muzyki, jestem uprzejmy i tak dalej, tylko mówią, jestem ojcem, jestem żołnierzem, jestem powiedzmy robotnikiem i tak dalej, czyli określają siebie przez pryzmat przynależności do jakiejś grupy, prawda? Natomiast ta klasa średnia, ona przez to, że jakby ich jej funkcją społeczną było, to byli jakby tacy administratorzy, to byli tacy ludzie, którzy się zajmowali handlem i tak dalej, czyli takimi indywidualnymi zajęciami, które opierały się na pewnej wiedzy, nie opierały się na pochodzeniu, nie opierały się tylko bardziej na takiej specjalizacji. W związku z czym u nich z jednej strony bardzo ważne były w dostosowaniu były te indywidualistyczne aspekty, wrażliwość na te indywidualistyczne aspekty moralności, a z drugiej strony było ważne też, żeby się odróżnić od po pierwsze od tej klasy, którą uważali za niższą, czyli przybierać taki protekcjonalny ton wobec tej klasy, czyli wobec klasy robotniczej, wobec chłopów, a jednocześnie starali się cały czas pokazać, że nie są gorsi, a nawet, że są lepsi od jakby tej grupy wyższej, czyli od arystokracji, czy od tych bardzo zamożnych ludzi, którzy byli jakby na szczycie tej hierarchii społecznej, w tej klasie wyższej. W jaki sposób oni to robili? Poprzez coś, co się w psychologii nazywa, obecnie to się nazywa sygnalizowanie cnoty. Kiedyś to się mówiło o jakby podkreślaniu swojej moralności, swojego moralnego charakteru. I to pierwotnie w Anglii się objawiło tym, że w kraju, który już był i tak bardzo religijny, był katolicki, był tylko ten katolicki, wiadomo, katolicyzm anglikański, no ale był bardzo katolicki, oni jeszcze, byśmy powiedzieli w Polsce, że starali się pokazać siebie, przedstawić siebie jako świętszych od papieża. A że tam po prostu już nie było papieża, no jeszcze świętszych od tych Anglikan. I to byli ci ludzie, którzy się stali tymi protestantami, tymi purytanami tak zwanymi. Nie? Purytanizm, czyli oni twierdzili, że oni są tymi, którzy jakby oczyszczają wiarę. Dla nich zaczęli propagować taką ideę, że po prostu, że ten anglikanizm, że on nie jest czysty, dużo występków propaguje, że on toleruje pewne złe rzeczy i że oni tutaj po prostu oczyszczą tą religię. I to już wtedy było widać, że tam już duże były takie zaczątki liberalizmu, bo po pierwsze widzimy w tym protestantyzmie jakby umniejszenie tej roli kapłanów, prawda? Czyli wprowadzenie tego egalitaryzmu religijnego, że wszyscy są równi, że wszyscy są równi wobec Boga, każdy tak samo może dotrzeć do Boga. Te takie już widać tam te zaczątki tych liberalnych dogmatów. Ale o co chodzi? Oni wyemigrowali w efekcie większości do Stanów i tam stworzyli te pierwsze wspólnoty, a ostatecznym efektem tego była emigracja jakby najbardziej radykalnych z nich, najbardziej tych indywidualnych jednostek
była jeszcze emigracja do tej Kalifornii, co w efekcie widzimy dzisiaj, nie? Czym jest ta Kalifornia? Za chwilę powiem właśnie, jak to się odnosi do nas, nie? No bo u nas, co możemy u nas obserwować, prawda, w Polsce w tej chwili, nie? Mamy na granicy tę sytuację z tą wojną hybrydową. Samo to, że to wybuchło, nie? Dlaczego to wybuchło, nie? No z prostej przyczyny. Dlaczego Łukaszenka taką grę prowadzi? No prowadzi dlatego taką grę, że no gra, żeby to mu nie dawało jakichś punktów, prawda? Żeby to mu nie dawało, żeby nie wygrywał w tą grę, to by w nią nie grał, prawda? A skoro w nią wygrywa, skoro zyskuje jakiś efekt, który sobie zaplanował, no to w nią gra, prawda? Może dzięki temu poprawiać swoją pozycję, może dzięki temu uzyskiwać jakieś cele. A skoro tak się dzieje, no to teraz trzeba sobie zadać pytanie, no dlaczego on wygrywa w tą grę, prawda? Przecież teoretycznie, no wygrywa dlatego, znajdują się ludzie u nas w Polsce, którzy po prostu go wspierają, prawda? Którzy jakby w swojej narracji, w swoich działaniach, którzy robią to, co on od nich oczekuje, prawda? Czyli destabilizują u nas sytuację, nie stoją jakby po naszej stronie, tylko po jego stronie. Nie? No i teraz skąd to się bierze, nie? Jak to się stało, że to w ten sposób wygląda, nie? No i kim są ci ludzie, nie? No i tutaj trzeba właśnie wrócić z powrotem do tego, nie? Do tej klasy średniej, do tej grupy, która kiedyś była inteligencją, która do pewnego momentu, kiedy nasze stosunki społeczne opierały się na religijności, opierały się na tej moralności religijnej, która była bardzo mocno powiązana, z etnocentryzmem, to było pozytywne, prawda? No bo widzimy podczas zaborów na przykład, prawda? Szlachta się skompromitowała, chłopstwo było jeszcze było po prostu w stanie tej pańszczyzny, która dopiero została po powstaniu styczniowym zniesiona. No i wtedy pojawiła się ta inteligencja, prawda? I to byli ci ludzie, którzy w czasach tego pozytywizmu krzewili tą kulturę, byli protekcjonalni wobec tego chłopstwa, które dopiero co zostało jakby wyzwolone, ale oni generalnie się adaptacyjnie zachowywali, prawda? Bo byli religijni, byli po prostu uświadomieni narodowo i jeszcze tą świadomość narodową przekazywali tym warstwom, które jakby dopiero do tego życia polityczno-społecznego wchodziły, które wcześniej były całkowicie wykluczone poza nawias, były jakby takim wewnętrznymi niewolnikami, można powiedzieć, w pewnym sensie, prawda? I to było w pewnym sensie pozytywne. I to trwało, można powiedzieć, do początków XX wieku, do I wojny światowej, kiedy się zaczęło zmieniać, a skończyło się tak naprawdę w czasach komunizmu, można powiedzieć, i później. I dlaczego tak się stało? Po pierwsze, mieliśmy ten mechanizm, który mówiłem o Kalifornii, prawda? Że na przykład można to pokazać po II wojnie światowej. Polska, jakby nastąpiło przesunięcie granic. Czyli na zachodzie Polski powstały pewne połacie, które były takimi jakby koloniami, prawda? Które tereny praktycznie do zasiedlenia. No i kto tam na te tereny się przemieścił? Przemieścili się głównie raz częściowo repatrianci ze wschodu, czyli z tych terenów, które Polska utraciła w czasie wojny, ale też bardzo dużo ludzi z centralnej Polski, prawda? Czyli z tych rdzennie etnicznych terenów Polski, oni się tam przenieśli, bo tam była ziemia do zajęcia, były gospodarstwa do wzięcia i tak dalej, nie? Były miasta, mieszkania w miastach, jakieś nowe perspektywy. No ale
to pewien typ osobowości, prawda? To był ten typ osobowości, który można powiedzieć, że był wrażliwy na tą właśnie dopaminę, nie? Czyli poszukiwał nowości, nie bał się wyzwań, był otwarty na zmiany i tak dalej. Czyli taki przeciwieństwo tego konserwatyzmu, nie? Z drugiej strony, co się później stało, nie? Powiedzmy jedno pokolenie, czy dwa pokolenia, ci ludzie tam mieszkali i co ich dzieci jakby zrobili? Ich dzieci znowu, u których się skumulował znowu ten indywidualizm, ta wrażliwość na dopaminę, oni znowu czuli potrzebę znowu zmian i co zaczęli robić? Albo za granicę, albo do dużych miast, prawda? Czyli pierwsza koncentracja tego indywidualizmu, tej klasy średniej, tych ludzi, którzy posiadają tylko te fundamenty moralne odpowiadające za indywidualny sukces, za indywidualny awans w hierarchii, za jakby zabezpieczanie tego indywidualnego dostosowania, natomiast nie mają w ogóle tych nie interesują, nie są wrażliwi na te aspekty moralności, które by im jakby nakazywały troszczyć się o wspólnotę. Oni się zaczęli kumulować najpierw w pierwszym etapie jakby na zachodnich terenach Polski. Natomiast większość z nich, czy tam ich potomstwo, później w drugim etapie przeniosło się do Warszawy, do Poznania, do dużych miast, które były po wojnie wyludnione, bo wiadomo, nie? Okupacja najbardziej w dużych miastach jakby odcisnęła swoje piętno, tam najwięcej ludzi zostało po prostu wyeliminowanych i oni tam się skumulowali. No i co się stało? Pojawiła się duża populacja ludzi, którzy byli bardzo podatni na taką wysoko jakby moralizatorską retorykę. Bo teraz może wrócimy do matematycznej teorii gier. W matematycznej teorii gier oprócz dylematu więźnia są też inne rozgrywki. Między innymi są dwie takie bardzo ciekawe rozgrywki. Jedna z nich to jest, już mówiłem poprzednio, też pisałem o tym w publikacjach, ale może tutaj powiem, bo to też w ostatniej publikacji tam były problemy z tym. To była, są dwie takie rozgrywki, które się nazywają gra w ultimatum i gra w dyktatora. Na czym one polegają? One polegają na tym, że jakby jest dwóch graczy. W pierwszej rozgrywce, w rozgrywce w ultimatum, jeden gracz, on jakby ma pulę pieniędzy, którą się musi dowolnie podzielić z drugim graczem. I taki badacz amerykański, który się nazywał Heinrich, on to testował na różnych populacjach na całym świecie. Stworzył kilka zespołów, które wysłał na różne kontynenty, do różnych społeczności i testował tą grę. Po prostu ta gra polega na tym, że jest bardzo prosta. Mamy pewną sumę, jest dwóch graczy, jeden z graczy dostaje sumę pieniędzy i on ma tą sumą, on ma za zadanie obdarować drugiego gracza i według własnego uznania. Część zatrzymać dla siebie i nie ma żadnego kryterium podziału, prawda? No i wiadomo, nie? Z takiego prostego jakby liberalnego myślenia, no to jest sprawa prosta, prawda? Jak najmniej dać drugiej osobie, a jak najwięcej dla siebie, prawda? No i co się okazało, kiedy zaczęto to testować? Okazało się, że ludzie znowu, tak jak w przypadku dylematu więźnia, że ludzie tak nie postępują. Że ludzie po prostu obdarowują o wiele hojniej tych drugich graczy, niż by to wynikało z jakiegoś takiego prostego, ekonomicznego, czy jak to woli, matematycznego rachunku. Czyli zależnie od różnych populacji na świecie, te kwoty obdarowywania, mimo że powinny oscylować w koło zera, one się zaczynały od 20%, a dochodziły wśród Europejczyków
szczególnie wśród tych Europejczyków z tej klasy średniej, one dochodziły nawet do 50%, grubo powyżej 40%. Jeszcze ciekawsze badania wyszły z tej gry w dyktatora. Gra w dyktatora na czym polegała? Ona była bardzo podobna do gry w ultimatu, też było dwóch graczy, też była suma do obdarowania, tylko że różnicą było to, że w grze w dyktatora osoba, która była obdarowywana pieniędzmi, jeżeli uznała, że po prostu, że suma, którą została obdarowywana, jej nie odpowiada, mogła jakby nie przyjąć tej sumy, ale wtedy też ten tak zwany gracz numer jeden, on jakby też nie otrzymywał, prawda? Czyli wtedy obydwoje tracili, nie? No i tutaj znowu, z matematyki wynikałoby, że warto przyjąć każdą sumę, prawda? Tak jak liberałowie twierdzą, że na przykład Milton Friedman twierdzi, że nie powinno być czegoś takiego, na przykład jak płaca minimalna, prawda? Nie powinno być, bo ludzie w ogóle się powinni cieszyć, nie? Jak to się mówi, prawda? Jak to oni mówią, że tam po prostu no, pies tam z pieniędzmi, ważne, żeby robota była, nie? Że się ludzie powinni cieszyć, że jest praca i tak dalej, nie? No i się okazuje, że ludzie tak nie działają, nie? Że mimo, że to może tam wynika z jakiegoś takiego myślenia indywidualistycznego, które jest jakimiś prostymi z bazaru takimi po prostu kalkulacjami podparte, no, że to się nie sprawdza, prawda? Bo okazało się, że w tych eksperymentach ludzie nawet w tych populacjach europejskich, którzy otrzymywali poniżej 40%, oni nie przyjmowali tych pieniędzy. I co skutkowało oczywiście tym, że ten, który obdarowywał, też ich nie przyjmował, ale no, sami też tracili, prawda? I teraz zostało nawet takie określenie na to, to się nazywa altruistyczna kara. Z tych eksperymentów wyłoniło się takie zjawisko altruistycznej kary. Czyli że ludzie są tak wrażliwi po prostu na tą sprawiedliwość, prawda? Na tych oszustów, na tych, którzy łamią jakieś właśnie te normy moralności odnośnie sprawiedliwości wobec innych, że są w stanie karać tych, którzy po prostu w ten sposób niewłaściwie postępują, nawet kosztem własnego jakby własnej straty, nie? Czyli własnym kosztem są w stanie ukarać tych, których uważają za ludzi postępujących niewłaściwie. No i jaki to ma związek z tym, co się dzisiaj dzieje? Musimy teraz wrócić do eksperymentu Calhouna, nie? Do tych myszy, które po prostu niszczyły społeczeństwo, nie? Jeżeli weźmiemy teraz eksperyment Calhouna i weźmiemy dzisiejszy świat, no to co się narzuca? Narzuca się oczywiście to, że podobnie jak w eksperymencie Calhouna, nasze dzisiejsze społeczeństwa zostały odseparowane od doboru naturalnego i selekcji, prawda? Dlaczego tak się stało? Dlatego, że po prostu to do siebie ma rozwój cywilizacyjny. Rozwój cywilizacyjny, szczególnie w mieście, w wysokotechnologicznej cywilizacji, w ośrodku miejskim, gdzie jest dostęp do wysokiej jakości dóbr publicznych, ma to do siebie, że selekcja naturalna zostaje wyeliminowana, prawda? Czyli nie ma drapieżników na ulicach, które mogłyby nas zjeść, prawda? Nie ma chorób, bo zaraz są wymyślane, mamy najlepszy przykład teraz, prawda? Mamy tą koronagrypę. W przeciągu roku została wymyślona szczepionka i to w kilku wariantach, nie?
tym jeden wariant naprawdę, jeżeli ktoś się genetyką interesuje, no to mistrzostwo świata, nie? Została wymyślona szczepionka, która po prostu no, trafia do każdego, praktycznie do jakby tak modyfikuje genom, jakby już człowiek był po tej chorobie, że normalnie wiadomo, nie? Nasz organizm, mamy grypę, prawda? To musimy się położyć, żeby sobie odpocząć i w tym czasie, żeby organizm miał jak najwięcej energii, żeby rozpoznać te patogeny wirusa i żeby się nauczyć wytworzyć substancje, które po prostu będą tego wirusa zwalczały, które będą tą substancję chemiczną, którą jest wirus, które będą w stanie ją neutralizować i usuwać z organizmu, prawda? Natomiast tutaj mamy stworzono po prostu taki lek, który tak oddziaływuje na nasz genom, że on już jakby się zachowuje, jakby już raz po prostu chorował na tą chorobę i już no, uczy go zwalczać tą chorobę. Nie? Czyli co to nam pokazuje? To nam pokazuje, że jeżeli do epoki nowożytnej śmiertelność wśród ludzkiej populacji była na poziomie 50 do 40% się wahała, to obecnie ona spadła poniżej 1%. Czyli co my mamy dzisiaj, nie? Mamy dzisiaj praktycznie społeczeństwo, które pod względem ewolucji, w kategoriach ewolucyjnych, można powiedzieć, że ona jest, że ona jest w takich samych warunkach jak te gryzonie w eksperymentach Kalkuna, prawda? Czyli że nie ma żadnego czynnika, który by eliminował te jednostki, które są całkowicie niedostosowane. A jak wiemy, ponad 80% naszego genomu odpowiada za psychikę, prawda? Czyli ludzie, którzy są niedostosowani pod względem biologicznym, czyli no, immunologicznym, czy pod względem jakichś niewydolności zdrowotnych, oni też w większości poprzez tą plejotropię nukleotydów, czyli tych elementów naszego DNA, naszego genomu, które kodują różne cechy, które jednocześnie wpływają na wiele cech, poprzez tą plejotropię i poprzez poligeniczność, one powodują, że człowiek, który po prostu jest dysfunkcyjny pod względem zdrowia, pod względem odporności, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie on także dysfunkcyjny pod względem psychiki, czyli pod względem zachowania. I to dokładnie miało miejsce w eksperymencie Kalkuna. Dlatego, bo w jaki sposób te myszy, te dysfunkcyjne myszy, jak one niszczyły to społeczeństwo. Po prostu gatunki społeczne, w gatunkach społecznych występuje coś takiego jak pleiotropia. Pleiotropia to normalnie w genetyce polega na tym, że powiedzmy jeden gen może regulować działanie innego genu, prawda? Czyli że mamy gen na przykład kolor włosów, ale włączenie albo wyłączenie tego genu reguluje inny gen, prawda? I on może włączyć pewien gen, który spowoduje, że ten kolor się zmieni, może całkowicie wyłączyć, będzie wtedy w ogóle bezbarwny, prawda? Czyli albinos będzie i tak dalej. I to samo, ta pleiotropia działa na poziomie społecznym. Czyli występuje coś takiego jak społeczna pleiotropia, która polega na tym, że gen u jednego osobnika może wpływać na geny u innego osobnika. W jaki sposób to działa? Na przykład u pszczół, to zostało u pszczół zaobserwowane. U pszczół jest coś takiego, że są trzy kasty, prawda? Mamy tych robotników, mamy królową i żołnierzy. I one się tym różnią, w zależności ile larwa dostaje pożywienia, to do takiej kasty będzie przynależała.
Czyli co to znaczy? Że jest tam specjalna taka jakby podkasta robotnic, którzy się nazywają feederzy. Czyli to takie są takie pszczoły, które karmią właśnie te larwy. I teraz, jeżeli ona nie będzie dokarmiała tej larwy, to będzie się na przykład rodziło bardzo dużo robotnic, bo one są mniejsze, ale na przykład nie będzie żołnierzy. Jeżeli będzie przekarmiała, to znowu będzie więcej żołnierzy, a mniej robotnic. W każdym przypadku będzie to po prostu ze szkodą dla całej społeczności, bo zaburzy pewną równowagę i osłabi całą grupę, prawda? I teraz jak to się przekłada na ludzi? Czy u ludzi też coś takiego występuje? Otóż jest to też potwierdzone, na przykład wśród kobiet. Kobiety są bardzo społecznie wyczulone, bardzo nie są tak jak mężczyźni, że są, systematyzują pod względem przedmioty i tak dalej, tylko są skoncentrowane na relacjach i tak. I na przykład jest udowodnione, że jeżeli kobieta na przykład trafi, może być normalna kobieta, że ona na przykład trafia do takiego środowiska lewicowego, feministek, które jest stwierdzone, że 80% feministek ma permanentną depresję, to ona mimo, że będzie normalna, ona po pewnym czasie, przez samo przebywanie tylko z tymi kobietami, przez tą atmosferę, które one wokół siebie wytwarzają, tą atmosferę depresji, ona sama skończy z depresją. To jest normalnie, to jest naukowo potwierdzone. Nie? I to są te przykłady tej społecznej pleiotropii. Ale one są jeszcze bardziej poważne. One są jeszcze bardziej poważne, bo jeżeli w społeczeństwie ci mutanci, czyli jak na przykład jak u myszy to wyglądało? U myszy to wyglądało w ten sposób. Myszy się komunikują za pomocą dekryny. Dekryna to jest taki po prostu hormon, który się znajduje w moczu. I one sobie terytoria zaznaczają, prawda? I im samiec ma wyższy status, to tym więcej ma tej dekryny i po prostu więcej sobie może zaznaczyć. Ma silny ten zapach. Na podstawie tych zapachów, tych różnych samców, cała struktura społeczna się rodzi. Natomiast co się okazało? Że ci mutanci, oni mieli mutację w pewnym genie, która powodowała, że mimo, że oni nie mieli żadnych popędów, takich, które powinny mieć jako ci dominujący samcy, którzy zakładają gniazda, tworzą rodziny i tak dalej, którzy zwabiają samice do kopulacji, to mieli bardzo dużo tego hormonu. Czyli to jest tak, jakby powiedzmy w naszej sytuacji ktoś, kto nie ma w ogóle żadnych takich predyspozycji, na przykład nie jest inteligentny, ma skłonność do jakichś nadużywania substancji i tak dalej, nagle dostał bardzo dużo pieniędzy, dzięki którym mógłby swój status nienaturalnie zwiększyć, prawda? I dokładnie w ten sposób można powiedzieć, że zaczęło się dziać w społeczeństwach ludzkich. Zaczęli się pojawiać, szczególnie wśród elit społecznych, bo tam najwcześniej jakby dobór i selekcja naturalna najwcześniej przestała działać. Zaczęli się pojawiać ludzie, którzy bardzo niedostosowawcze idee zaczęli promować. Czyli zaczęli promować ideę, że po prostu, że tak naprawdę to nie wiadomo do końca, czy ten Bóg istnieje, czy religijność to jest coś dobre, czy patriarchat to jest coś dobrego, czy monogamia to jest coś dobrego. I co gorsza, zaczęli się w tej grupie, tej tak zwanej klasy średniej, tej grupy, która jakby bardzo była podatna na tą moralność, która na tą indywidualistyczną moralność, to stało się bardzo podatne. Dlaczego tak się stało? Bo jeżeli w tej grupie, jeżeli jakiś człowiek w jakiejś grupie liczy się sygnalizowanie cnoty, czyli podkreślanie, że coś jest moralne. Że coś jest moralne, że ja postępuję moralnie i dzięki temu zyskuję wyższy status, no to co się dzieje? To jakby ta moralność cały czas zostaje podnoszona do coraz wyższego poziomu. Jeżeli ta moralność jest oparta na adaptacyjnych cechach,
czyli na etnocentryzmie, jest oparta na religijności, na szacunku dla sztuki, dla kultury i tak dalej, no to jest wszystko w porządku. Nie? Ale teraz, jeżeli pojawiają się mutanci, którzy zaczynają narzucać przeciwne wartości, to nie dość, że te wartości zaczynają być podchwytywane przez tą grupę, ale następuje zapadka, czyli jakby następuje coraz bardziej dysgeniczne, coraz bardziej destrukcyjne dla społeczeństwa, jakby pogłębianie się tej moralności, prawda? Na czym to polega? To można porównać na tej zasadzie. Na przykład pojawiają się grupy ludzi, które twierdzą, na przykład, że rasizm jest zły, prawda? Że rasizm to jest coś złego, że nacjonalizm to jest coś złego, prawda? No i oni zaczynają w tej grupie tych ludzi, którzy chcą być moralni, tej klasy średniej, która jakby tą moralnością buduje sobie prestiż, oni zaczynają rozpowszechniać to. Ja jestem moralny, bo nie jestem rasistą, ja jestem moralny, bo nie jestem nacjonalistą, prawda? No dobrze. Wszystko dobrze, tylko w pewnym momencie ten antyrasizm i antynacjonalizm staje się w tej grupie powszechny, prawda? Więc samo mówienie, że nie jestem rasistą, nie jestem nacjonalistą, ono już nie powoduje żadnego po prostu zwiększenia prestiżu i zwiększenia autorytetu. Więc co się dzieje wtedy? Następuje tak zwany wyścig zbrojeń, prawda? Że zapadka przeskakuje o następne miejsce, czyli już nie wystarczy być rasistą i nie wystarczy być antynacjonalistą, trzeba być na przykład jeszcze progejowskim, prawda? Albo protranzystorowym, nie? Albo, no i jak to już się stanie, czyli mamy następny etap, nie? Powiedzmy, najpierw są ci ludzie religijni, tacy powiedzmy w Polsce, tacy michnikowo-tygodnikowo powszechni, nie? Że oni, no tutaj niby jesteśmy katolikami, no ale nie przeszkadzajmy z tym. Nie przesadzajmy z tym, wiadomo, z tym taką religijnością, szczególnie z tą religijnością taką tą przedsoborową, prawda? Bądźmy tacy posoborowi, czyli, no bo czym był Sobór Watykański? Sobór Watykański był jakby taką lewicową rewolucją w Kościele, prawda? Czyli wszystko to, co chrześcijaństwo zaadoptowało do swojej religii z tej tradycji indoeuropejskiej, tego pogaństwa, czyli kult kobiety, kobiecego macierzyństwa, prawda, że Maryja, dziewica została, jako ta rodzicielka Boga, została wywyższona do jakichś tam rang królewskich i tak dalej, bardzo wysoki status miała, prawda, była, kobieta trzymała Boga na rękach, nie? Czyli macierzyństwo do bardzo wysokiego stanu, potem była wojowniczość, prawda, bo był ten Święty Jerzy, prawda, który tam ze smokami walczył i tak dalej. No praktycznie każdy święty za coś odpowiadał i to było praktycznie to samo, co w pogaństwie. Odzwierciedlenie pogańskiego panteonu, prawda? I to wszystko zostało na Soborze Watykańskim II jakby całe w dół, sprowadzone tylko do takiego w sumie niepotrzebnego folkloru. Nastąpił powrót do takiego pustynnego, czystego monoteizmu, prawda? Że jest tylko Bóg, a potem cała reszta, to taki zabobon tam, bo może ludzie, stare babcie, niech się gdzieś na wsi tego, ale ci wszyscy, którzy tu chcą być moralni i tacy prawdziwi, czyli takimi katolickimi purytanami, to oni od tego odchodzą. Nie? I to środowisko właśnie tych unika powszechnego i tak dalej. Nie? No i to była ta pierwsza zapadka, prawda? Potem była ta druga zapadka, czyli że w sumie no to tym kobietom to trzeba większe prawa przyznać, prawda? No bo one to są tłamszone, że to jest patriarchat i tak dalej. No i to środowisko, wiadomo, już nastąpiła ta druga zapadka, nie? Czyli mamy tutaj odejście od tradycji, mamy potem napiętnowanie patriotyzmu, nacjonalizmu, rasizmu i tak dalej. Potem mamy feminizm, prawda? Potem następna zapadka przeskakuje, no bo jak już jest feminizm, no to przecież, no to co? No to ja już tutaj nie zrobię żadnej kariery, mówiąc, że ja jestem feministą, nie? Ja
muszę być bardziej, żeby zrobić karierę, żeby pokazać, że jestem świętszy od papieża, no to muszę coś więcej pokazać. No, czyli feminizm już nie jest dobry, teraz tranzystory są w modzie, prawda? Czyli tranzystorostwo, jakieś pedalstwo promujemy, nie? No, ale to się w pewnym momencie znowu staje czymś normalnym, prawda? Znowu to już jest powszechnie w tej grupie akceptowane, więc znowu zapadka musi przeskoczyć, nie? I ona przeskakuje, potem wiadomo, nie? No, że już nie wystarczy tutaj wspierać swoich dewiantów i tak dalej, to już trzeba, przeskakujemy na tą już w matematycznej teorii gier, na tą strategię po prostu tych właśnie, tą strategię zdradziecką, czyli współpracowania z obcymi, nie? Czyli już nie wystarczy tutaj, że my tu promujemy różne dewiacje seksualne, że promujemy to całe wariactwo, tylko jeszcze musimy sami się wyrzekać, czyli antynatalizm, prawda? Wyrzekamy się sami płodzenia dzieci, bo to wiadomo, dzieci to jest tak jak Extinction Rebellion, nie? Czyli na zachodzie to, że no jak dzieci, to one będą niszczyły klimat, bo dzieci, oczywiście tylko nasze dzieci będą klimat niszczyły, nie? Jak to dzieci przyjdą, powiedzmy, jakichś muzułmanów, czy dzieci jakichś subsaharyjczyków, to one nie będą niszczyły klimat, nie? Tylko nasze dzieci, nie? Więc my musimy ich tu ściągać, musimy tam nasze wojsko oczerniać, musimy oczerniać naszą straż graniczną, musimy tam jakieś slalomy biegać, prawda, przy granicy, bo my jesteśmy ci moralni, nie? My jesteśmy ci dobrzy, nie? I to jest po prostu, to jest ten mechanizm, nie? Dodatkowo do tego się do tego dochodzą jeszcze te społeczne rzeczy, prawda? Dochodzi feminizm. Nie? Czym jest feminizm? Nie? Feminizm w kilku falach, on już też o tym ostatnio mówiłem, ale Roger Devlin w takiej książce Sexual Utopia and Power, on tam fajnie opisuje, na czym polega główny paradoks feminizmu, nie? Główny paradoks feminizmu, szczególnie właśnie w tej grupie, tej klasy średniej, na czym on polega? On polega na tym, że czym jakby jest feminizm, z czego on wynika? On wynika z tego samego lewicowego, z tej samej lewicowej negacji ewolucji i praw natury, czyli natury ludzkiej, który dotyczy lewicy w każdym innym aspekcie, prawda? Czyli, że co feminizm głosił? Że kobiety są tłamszone, że kobiety nie mogą się realizować i tak dalej, nie? No i no dobrze, wszystko pięknie. Feminizm zrealizował swoje postulaty. Szczególnie w tej liberalnej grupie, tej klasy średniej. I co się stało? Kobiety, tak jak wcześniej, jakby dla kobiety, ze względu na to, że kobieta jest hipergamiczna, więc sukcesem dla kobiety było małżeństwo w górę, prawda? Czyli kobieta, która była uważana za taką, która odniosła sukces, to była taka kobieta, która zdobyła bardzo wartościowego partnera, czyli dobrze wyszła za mąż, jak to się kiedyś mówiło, prawda? No i tak było kiedyś. No a feminizm co doprowadził? Feminizm doprowadził do tego, że kobietom wmówił, że to nie jest ważne, nie? Że to nie jest ważne, że ważne jest, żeby się zrealizować, żeby kobieta uzyskała ten status, który tradycyjnie w społeczeństwach uzyskiwali mężczyźni. Czyli wysoki status społeczno-ekonomiczny, nie? Ale do czego to doprowadziło, nie? Skoro nagle wiele kobiet pojawiło się na stanowiskach, które im dawały wysoki status społeczno-ekonomiczny, to wcale nie oznacza, że one, że u nich zniknęła ich hipergamiczność, prawda? Tylko co się stało? Skoro się pojawiło bardzo dużo kobiet, które zaczęły dużo zarabiać, to automatycznie, no bo czym jest hipergamia? Hipergamia jest skłonnością kobiety do tego, żeby jakby zawierać związki w górę, prawda? Czyli jeżeli kobieta awansuje w górę, zwiększa swój status społeczny,
no to automatycznie ona tych mężczyzn, którzy są na jej poziomie, ona już ich nie traktuje jako partnerów wartościowych. Ona już jakby patrzy znowu jeszcze wyżej, prawda? Czyli im więcej kobiet idzie wyżej w górę społeczeństwa, to nagle się okazuje, że coraz mniej partnerów jest takich, którzy są ją w stanie zadowolić, prawda? Czyli pojawia się bardzo dużo kobiet, które może nie są tyle, że są tymi jałowymi samicami z eksperymentu Kalfuna, które wprost są takimi tymi jakby tymi head girl wśród feministek, czyli tymi, które naprawdę dokonują aborcji, tymi, które są jakimiś transseksualistkami, które są lesbijkami, jakieś mają tą mroczną triadę i tak dalej. Tylko to są po prostu kobiety, które są jakby ofiarami feminizmu przez to, że przez swoją hipergamię, przez awans społeczny, przez ten paradoks nie mogą sobie znaleźć partnera i one dalej ten feminizm, dalej zasilają ten feminizm i dalej jakby napędzają ten mechanizm autodestrukcji, prawda? No bo czym są te feministki, nie? Na czym to wszystko ostatecznie polega, nie? To wszystko polega ostatecznie na tym, że my mamy wszystkie te trzy rzeczy, o których mówię, które tworzą naszą cywilizację, czyli etnocentryzm, czyli religijność, moralność, która się opiera właśnie na tych fundamentach i która się objawia w naszej cywilizacji jako to, co my postrzegamy jako kanony estetyczne, prawda? Czyli jakieś piękno w sztuce, prawda? Jakieś poczucie estetyki. To wszystko się zawiera tutaj właśnie w tych przedczołowych obszarach mózgu, w tej tak zwanej korze przedczołowej, nie? Czyli człowiek, który nie jest religijny, który okazuje jakieś po prostu, który nie mówię o takim, który mówi, że jest ateistą, tylko taki, który okazuje. Bo to też można bardzo prosto zbadać, nie? Na przykład Jonathan Haidt w swojej książce, on robił taki prosty eksperyment. Jeżeli ktoś mu się definiował jako ateista, to on mu dawał cyrograf do podpisania, nie? Cyrograf. Tutaj, tam było na cyrografie napisane. Niniejszym oddaje swoją duszę diabłu, do zarządzania diabłem. No i to wiadomo, no, ateista powinien bez problemu, ktoś to się określa jako ateista, powinien to bez problemu podpisać, prawda? A jednak okazywało się, że z tych, którzy się deklarowali ateistami, jako ateiści, tylko bardzo niewielki procent naprawdę był gotów to podpisać, nie? Czyli tak naprawdę ludzie niby się deklarują ateistami, bo jest jakaś presja społeczna, prawda? Bo są inteligentni i widzą, że w pewnych środowiskach to, że się nie będzie obnosić z religijnością, to im daje no łatwość w społeczeństwie, unikają dzięki temu ostracyzmu w pewnych środowiskach, ale w rzeczywistości, że oni tak naprawdę nie do końca są ateistami, prawda? Natomiast prawdziwi ateiści, to też jest naukowo potwierdzone, ateizm jest bardzo silnie powiązany właśnie z brakiem etnocentryzmu, z brakiem tych zdolności do poświęcenia się za grupę i z brakiem tego poczucia wspólnoty z innymi ludźmi, ze skłonnością do współpracy z obcymi. A co jeszcze najważniejsze, też ateizm i brak etnocentryzmu jest powiązany z tą skłonnością do postmodernizmu, czyli do tej akceptacji dla tej sztuki takiej postmodernistycznej, dla tych wszystkich plamek, dla tych wszystkich buzzgrow, dla tych wszystkich filmów, dla tych wszystkich, no, ogólnie dla tego kultu brzydoty, który coraz bardziej nas zaczyna. Nawet zostało potwierdzone, że jeżeli chodzi o architekturę,
to lewicowcy, czy prawdziwi lewicowcy, oni nawet tam, gdzie oni zdobywają władzę, to nawet architektonicznie, ta patodeweloperka, ten cały taki nieład architektoniczny, to wszystko, co kiedyś było po prostu w naszej cywilizacji, co było takim wyznacznikiem, prawda? Że była jakaś harmonia w tym wszystkim, nie? Że to wszystko jakiś odgórny projekt reprezentowało i że to wszystko, no po czym jest piękno? Prawda? Piękno mamy ten wymiar, powiedzmy, jeżeli na kobietę mężczyzna patrzy, nie? No to to jest proste, prawda? Pewne, to jest do matematyki można wszystko sprowadzić, prawda? Czyli to jest powiązane z pewnymi proporcjami, prawda? Czyli jeżeli kobieta ma, powiedzmy, 0,7 tam, stosunek talii do bioder, no to nam się to podoba, prawda? Bo to oznacza płodność, nie? Kobieta, która ma taki stosunek talii do bioder 0,7, to oznacza, że ona po prostu jest duże prawdopodobieństwo, że ona jest płodna, że ona zdrowe dziecko urodzi. I takie rzeczy się mężczyznom podobają, prawda? Że kobieta jest tutaj wąska, tutaj szersza, nie? Tak samo twarz, nie? Jeżeli ma symetryczną twarz, no to oznacza, że jest dobry projekt genetyczny, prawda? To są pewne kanony piękna, nie? Natomiast teraz spójrzmy na te wszystkie feministki, nie? Spójrzmy na te, na przykład tą teraz ostatnią, nie? Co tam, coś tu sobie napisała, nie? Coś tam, ani jednej więcej, czy coś takiego, czy tam na tą, co wcześniej, nie? Tą taką grubą. Znaczy tam wszystkie są grube, nie? Ale one też te twarze mają po prostu zdeformowane, nie? Czyli od razu widać to, co Hilary Belloc powiedział, nie? Taki dwudziestowieczny filozof chrześcijański. On napisał, że to już w starożytnej Grecji było, że była ta prawda, dobro i piękno, prawda? I że to są nierozrywalne aspekty naszej cywilizacji. I nie można na przykład, i to lewacy wiedzą, nie? Dlatego oni w ten sposób funkcjonują też, że nie można jednego zaatakować. Nie można na przykład zaatakować prawdy, nie? Jeżeli weźmiemy prawdę, nie można zaatakować prawdy, jeżeli jednocześnie nie zaatakujemy dobra, czyli tej moralności, nie zakwestionujemy moralności. Czyli nie zakwestionujemy tego, że powinniśmy być wobec wspólnoty lojalni, że powinniśmy być etnocentryczni, że powinniśmy się poświęcać, to nie możemy też prawdy zaatakować, prawda? I jeżeli chcemy zaatakować prawdę, to musimy też piękno zaatakować, prawda? I to widać właśnie na tej granicy, nie? Oni sobie z tego dobrze zdają sprawę, że oni najpierw muszą zniszczyć estetykę, muszą narzucić ten postmodernizm, żeby móc mówić, że jak tam jakiś facet, powiedzmy, rąbie po prostu siekierą drzewo, które tam spada na te zasieki, to on musi po prostu najpierw zakwestionować prawdę i piękno, żeby po prostu powiedzieć, że to jest kobieta z małym dzieckiem, nie? Że to nie jest facet, tylko to jest kobieta z małym dzieckiem, nie? Dlatego to jest taki mechanizm, prawda? Że jest ta zapadka i oni się wzajemnie wspierają, nie? I teraz co to dla nas mówi, nie? Co to dla nas mówi, jakie to ma praktyczne, to wiadomo, każdy już tam jakieś wobec tego może mieć jakieś własne przemyślenia. Każdy, kto będzie chciał ten temat pogłębić, też będą linki do jakby do już takich prac źródłowych na ten temat, ale jeżeli chodzi o takie refleksje na ten temat, nie? No to podstawowe refleksje, przynajmniej to, co ja widzę, nie? Jeżeli chodzi o to, co zauważyłem odnośnie pierwszej części tej, która już została opublikowana z naszego spotkania, że właśnie dużo ludzi kwestionowało tą etniczność, kwestionowało tą biologię z taką argumentacją, że to tam jest sprzeczne z religią, że to jest sprzeczne, że religia jest ważniejsza, że religijność jest na pierwszym miejscu. W tym duchu, w którym na przykład to robił Wielomski, nie? Co jest samo w sobie, w ogóle no, podstawa, już mówiliśmy o tym Wielomskim, nie wiem, czy jest sens
żeby o tym jeszcze rozmawiać. To jest samo w sobie jest absurdalne, nie? Bo jeżeli człowiek, który się uważa za monarchistę, on tam nawet w tym najwyższym czasie taki kącik monarchistyczny tam prowadził, nie? I on tam właśnie w tym kąciku monarchistycznym, on tam właśnie ten swój tekst napisał o jakby krytykujący etniczny nacjonalizm, w którym to tekście on się powołał na oświeceniowe aksjomaty, nie? Czyli no wiemy, skąd się oświecenie wzięło. Oświecenie się wzięło stąd i te lewicowe aksjomaty, te oświeceniowe, czyli ta czysta tablica, szlachetny dzikus i tak dalej, to się wzięło właśnie stąd. To miało na celu, żeby zniszczyć ten jakby arystokratyczny charakter Europy, prawda? No bo oświeceniowcy zaczęli mówić, że my jesteśmy, rodzimy się wszyscy tacy sami i tak dalej. W związku z tym nie ma sensu żadna arystokratyczność, prawda? Arystokrację trzeba zniszczyć, bo oni tutaj sobie uzurpują władzę nad nami ze względu na jakieś pochodzenie rodzinne, a tak naprawdę ludzie wszyscy są równi i to jest niesprawiedliwość i tak dalej, nie? I tutaj człowiek, który się określa jako monarchista, on jakby użył tych argumentów, czy użył tej logiki, użył tej ideologii do walki z etnicznym nacjonalizmem, dzięki której ten monarchizm, który on niby reprezentuje, został zniszczony, czy został wyrugowany z Europy, nie? Czy słusznie, czy niesłusznie, to już jest inna sprawa, nie? Ale to chodzi o to, po prostu, no, że człowiek, który jest profesorem, nie wiem, czy on jest historykiem dokładnie, czy jest historykiem idei, czy politologiem, który po prostu, no, powinien mieć elementarną świadomość, prawda? I też dużo ludzi powinno zdać sobie sprawę, że no nie można na przykład tylko być osobą religijną, prawda? Że tylko być religijną, może uważać w ten sposób, że ja jestem tylko religijny, mnie tylko interesuje religia, dobro kościoła i tak dalej, a Polska czy tam patriotyzm to już mnie za bardzo nie interesuje, bo po prostu no, z tych badań, z tego całego jakby zbioru badań, które dotyczą tych zagadnień związanych z psychologią tych ludzi, którzy niszczą nacjonalizm, którzy niszczą etniczność, którzy niszczą podstawy tutaj podstawy naszej biologicznej egzystencji, że oni jednocześnie tak samo niszczą, naszą kulturę, niszczą naszą cywilizację, no i tak samo niszczą religię, prawda? I to jest wszystko ze sobą związane, nie? Także z jednej strony my nie powinniśmy sobie szukać wrogów jako nacjonaliści wśród tych po prostu ludzi, którzy bardziej tam na religii się koncentrują i na tych sprawach związanych z wiarą. Ale jednocześnie no, oni powinni mieć tą świadomość, że też się dwa razy się powinni zastanowić, zanim po prostu skrytykują etniczny nacjonalizm, czy jakieś słowa krytyki na temat działań nacjonalistów podejmą. Także nie wiem, czy ktoś... Ja na przykład osoby też bym mógł powiedzieć, że nacjonalistą w jakimś tam mierze od zawsze byłem, tak? Przynajmniej patriotą takim dosyć ten. Ale miałem coś takiego, jak Korwin też o sobie tak mówił kiedyś. Może tam, nie wiem, w siódmym roku życia, szóstym, coś takiego, czy ósmym, miałem taką pytanie sobie zadawałem, dlaczego nie mamy czegoś takiego, że wszyscy mówimy jednym językiem na całej ziemi, że mamy tam jeden kraj i tak dalej, bo to by lepiej jakby kooperacja była. Ale tak szybko, jak zobaczyłem, że pewne rzeczy nie są do pogodzenia po prostu, że te grupy, podział na grupy jest o wiele bardziej, że jest logiczny podział, tak? Że są, mamy granice, mamy jakieś tam grupy, typu właśnie, że narody i tak dalej. Zauważyłem, że to jest logicznym następstwem tego, jak to wszystko wygląda. Że to nie jest możliwe. Po prostu Ziemia nie jest taka sama. Nie miałem tylu informacji jeszcze. Najprostszym, i to nie ma znaczenia nawet, czy ktoś, nawet jak ktoś jest jakimś Jehowym, nie? I wierzy w kreacjonizm, to nawet z tego względu, że Ziemia nie jest taka sama, skoro Bóg stworzył Ziemię, zakładamy na przykład, że jest kreacjonizm, prawda? Bo to też się nie wyklucza z tym, o czym tutaj. Bo
jeżeli jest inteligentny projekt, prawda? Czyli jakiś Bóg rzeczywiście bezpośrednio, powiedzmy, tak jak sobie to wyobrażają, powiedzmy, Jehowi, nie? Że Bóg bezpośrednio stworzył ziemię, prawda? No tak. No to skoro stworzył tą ziemię, różnorodną, prawda? Że w jednym miejscu jest ciepło, w drugim miejscu jest zimno, są cztery pory roku, w trzecim miejscu jest Arktyka, przez pół roku jest dzień, przez pół roku jest noc i stworzył ludzi do zamieszkania w tych różnych środowiskach, prawda? No to chcąc, żeby ci ludzie byli szczęśliwi, mieli takie same jakby możliwości i tak dalej do funkcjonowania, no to tak samo musiał tych ludzi zróżnicować, prawda? Tak, żeby oni byli dostosowani, nie? I to w ogóle, to już tutaj kwestionowanie ewolucji, czy kwestionowanie biologii, to jeszcze w tak głupi sposób, jak to Jehowi robią, bo nie wiem, czy zauważyliście. Ja zauważyłem, że oni tam, nieraz jest tak, że każdy mówi co innego, aby tylko dopasować narrację. To jest ciekawe u nich, na przykład oni takie książeczki mają, które mówią prawdę, prawda? Rozdają takie książeczki i mają jedną książeczkę, jest o ewolucji. Dlaczego kreacjonizm i tak dalej. I Kevin MacDonald bardzo dużo pisał, kiedy pisał o tej boasowskiej antropologii, czyli wiadomo, prawda? Eskimosi stworzyli w odpowiedzi na tą naszą po prostu naukową antropologię opartą na biologii, na ewolucjonizmie. Oni stworzyli ten swój aksjomat, że wiadomo, po rewolucji neolitycznej powstała kultura, a jak powstała kultura, no to już selekcja naturalna i dobór nie działa, że na człowieka tylko działa kultura, w związku z tym wszystko tylko można wartościować na podstawie kultury, kultura może człowieka zmienić i tak dalej, prawda? Cała ta boasowska antropologia i tam byli na przykład, był ten słynny genetyk Richard Hontin, który po prostu tymi swoimi bałamutnymi twierdzeniami jakby zakwestionował w ogóle kategorię rasy. I był taki drugi Stephen Jay Gould, nie? Stephen Jay Gould, on był chyba paleontologiem, z tego co pamiętam. I on tam po prostu, on taki Lamarckis stosował, prawda? Czyli jak zmieniamy człowiekowi środowisko, zmieniamy człowiekowi warunki, to jemu się cechy zmieniają, jemu się zmieniają cechy i te zmienione cechy kulturowo, one są dziedziczone, prawda? Tego typu rzeczy i tego, nie? I na przykład otwieramy taką książkę właśnie, to, co mówi prawdę Jehowców. I tam na przykład są przypisy albo całe cytaty ze Stephena Jay Goulda, nie? Czyli z marksisty i skrajnego ateisty, który twierdzi, że religia to jest tylko produkt, że to jest produkt uboczny w ogóle w biologii, nie? Że to jest całkowicie przypadkowa rzecz, w ogóle jakaś tam aberracja, nie? I ludzie, którzy się uważają za świętszych od papieża, oni nagle się powołują na nich, nie? To jest właśnie ta podwójna moralność, którą po prostu powinniśmy wystrzegać, bo mówię, no to jest to, o czym tutaj rozmawialiśmy, nie? Że no nie można w imię jakichś tolerować kłamstwa, nie? Nie można tolerować, jeżeli coś jest nieprawdziwe, to nawet jeżeli to nam pomoże w jakimś aspekcie, to no nie można tego tolerować, nie? To jest tak jak na przykład dużo katolików, to co na początku mówiłem, główna jakby ta linia krytyki tego stanowiska, które my reprezentujemy jako etniczni nacjonaliści, prawda? Że jak wy tu możecie mówić, że to wszystko z biologii wynika, skoro to przecież katolicyzm, religia stworzył naród, a nie jakaś tam biologia, prawda? I tego typu tak. No i wszystko fajnie, no można tak mówić, prawda? Już nie wchodząc w tą sprawę koewolucji kulturowo-genetycznej, tego co mówiłem na początku, samego odziedziczalności, religijności i tak dalej, no to przecież jak można na przykład z genderyzmem walczyć, prawda? Jeżeli się takie coś promuje, nie? Jeżeli promujesz wpływ środowiska, wpływ kultury, twierdząc, że
jeżeli tu wprowadzimy jakiś katolicki kaliban, to nagle znikną wszyscy, ateiści, znikną po prostu wszyscy ci szkodliwi mutanci, jakieś feministki znikną, jacyś po prostu dewianci seksualni i tak dalej. No jak możesz takie coś twierdzić, a jednocześnie za chwilę krytykować gender, nie? Jeżeli gender to samo tak naprawdę głosi, prawda? Że wystarczy wziąć chłopaka, wychowywać go na dziewczynkę, ubierać go w spódnicę, prawda? Dawać mu lalki do zabawy i tak dalej, i on się stanie dziewczynką, prawda? Tak, ale ty mówisz teraz w tym momencie o tym nowoczesnym podejściu, nowoczesnym katolicyzmie, który tak. się nie idealnie się to nie obejmuje. Tak, bo ja o tym pisałem, że to tak nie było. Tradycyjny katolicyzm, ten oparty na tomizmie, bo to o czym nie mówiłem, jeszcze właśnie Sobór Watykański II, mimo tego, że on właśnie jakby na tej płaszczyźnie tradycji, że zdegradował w dół te wszystkie archetypy bardzo ważne dla nas, prawda? Te archetypy macierzyństwa, archetypy męskości, archetypy wspólnotowości, które były po prostu w tych wzorach świętych, które były zawarte w tym całym panteonie tych świętych, mimo tego on właśnie odszedł od tego tomizmu, nie? Czyli od tej naukowości w stronę tej właśnie lewicowej narracji, że ja to nazywam szeroko pojętym właśnie egalitaryzmem, że to jest takie... Tak, tylko że czym jest egalitaryzm? Egalitaryzm się sprowadza do tej właśnie moralności, do tego moralizatorstwa, która jest charakterystyczna dla tej klasy średniej. Natomiast to moralizatorstwo, ono prowadzi do tego, że ty w końcu zaprzeczasz prawdzie, prawda? Bo w pewnym momencie dochodzisz do wniosku, że skoro prawda... Znaczy, bo sam egalitaryzm tak naprawdę jest fałszywą ideologią. Tak, jest fałszywą, jest całkowicie... No jest nieprawdziwą po prostu, nie? Jest nieprawdziwą i katolicyzm, w ogóle chrześcijaństwo, które po prostu uważa szatana za... No w Biblii jest napisane, prawda, że szatan jest ojcem kłamstwa, prawda? Jest ojcem kłamstwa szatan, nie? Czyli jak można kłamstwo tolerować? Jak można tolerować kłamstwo, nawet w najszczytniejszym celu, skoro to jest po prostu... Problem będzie z tym, że jeżeli teraz się ludzie na wesele katolicyzmu, nawet tradycyjną, to tradycyjną wersję, no ta nowa, posłowurowa jest tam, to jest pusta. Tak. I to jest wszystko, tylko tu mówię, nie? Problem polega na tym, żeby unikać tego korwiniarskiego myślenia indywidualistycznego. To jest to, co powiedziałem w tych podstawowych założeniach, prawda? Że selekcja jest na poziomie grupowym i to jest najważniejszy poziom, bo takich danych dostarcza genetyka populacyjna, o czym mówiłem wcześniej, i takich danych dostarczają symulacje z matematycznych teorii gier. Czyli to, co Korwin twierdzi, że tak naprawdę pedalstwem się nie ma co przejmować, feminizmem się nie ma co przejmować, bo oni się sami wyeliminują, wystarczy poczekać, feministki się nie będą rozmnażały, pedały też się nie rozmnażają, więc oni się sami wyeliminują. No właśnie to tak nie działa, bo my nie jesteśmy w próżni, tylko jest selekcja na poziomie grupy. Czyli jeżeli oni naszą grupę osłabią, to zanim się sami wyeliminują, to inna grupa nas po prostu... I nas i ich. Inna grupa, no ich to wiadomo, nie? Ale oni się tym nie przejmują, bo to są nihiliści, prawda? Oni się nie przejmują rzeczywistością, oni negują rzeczywistość. No czym jest transseksualizm? Czym są te tranzystory? To jest skrajna forma narcyzmu, nie? To jest ta mroczna triada i głównie to jest skrajna forma narcyzmu, nie? Są te przykłady, na przykład jak ja się przygotowywałem też na ten temat, tam Barmi mnie też prosił, żebym o lamarkizmie współczesnym, żebym mu tam po prostu napisał do Trygława tam artykuł, ja zacząłem czytać, ale to w sumie to już nie ma tego lamarkizmu nawet, nie? Bo lamarkizm jeszcze się opierał na tym, że dziedziczymy cechy nabyte, nie? A teraz już nawet lewacy, oni się już nie przejmują takimi rzeczami, oni po prostu wprost negują prawdę, prawda? Postmodernizm, to jest najlepsza egzemplifikacja negacji prawdy, czyli tak jak na przykład transwestyci, nie? Był ten przypadek tej feministki w Wielkiej Brytanii, która się przerobiła na mężczyznę. I ona sobie zmieniła nazwisko i tak dalej, jeszcze na studiach,
stała się mężczyzną, prawda? Znaczy, no, stała się mężczyzną. W dokumentach się stała mężczyzną, nie? Ale w pewnym momencie, jak każdy wariat, postanowiła mieć dziecko, nie? Więc poszła do kliniki i stwierdziła, że ona chce mieć, czy tam ono chce mieć dziecko, nie wiem tam. Więc co? Wstrzymała terapię hormonalną, mimo że jako mężczyzna, jako po prostu, jako mężczyzna, jako no, kobieta przyjmowała te męskie hormony, musiała to wszystko wstrzymać. Wzięła tam z banku spermy jakiś po prostu, została zapłodniona, no i urodziła to dziecko, nie? Ale w dokumentach domagała się, żeby po prostu być zapisanym jako ojciec, nie jako matka, nie? Mimo że wiadomo, no jej jajko zostało i sąd, mimo że w Wielkiej Brytanii wiadomo, że no jest po prostu ta po prostu ta lewicowość jest o wiele bardziej represyjna niż u nas, to mimo wszystko sąd stwierdził, no, że wedle prawa matką jest ta osoba, której jajeczko zostało zapłodnione, prawda? Na siebie. A ten tranzystor, on się cały czas upierał, żeby wpisać i to jest taka już oznaka zmutowanego, skrajnego narcyzmu, nie? Bo narcyzm ma te wymiary osobowości, że po prostu ty się uważasz za kogoś wspaniałego, godnego podziwu, ale jednocześnie odrzucasz, negujesz prawdę dotyczącą ciebie w każdym aspekcie, która się nie zgadza z twoim wyobrażeniem. I reagujesz agresją, reagujesz po prostu taką skrajną formą dysonansu poznawczego, czyli reagujesz agresją na wszelkie po prostu jakby głosy czy sugestie, które burzą ten twój obraz samego siebie, prawda? I to jest główny składnik właśnie osobowości, tej osobowości tych właśnie transwestytów, nie? Że oni po prostu mają ten skrajnie zmutowany narcyz do tego właśnie aż dąży, żeby po prostu, żeby nawet zmuszać państwo do kłamania w oficjalnych dokumentach, potwierdzania kłamstwa, bo to się wszystko do kłamstwa sprowadza, prawda? Bo tak naprawdę to już nie chodzi o to, że oni, to co oni robią, to co oni sami głoszą, tylko chodzi o to, że oni jeszcze jakby oczekują tego aplauzu i oczekują, żeby te kłamstwo wszyscy traktowali jako prawdę, prawda? Bo skoro ta kobieta się przerobiła w mężczyznę, urodziła dziecko, ale chciała być po prostu w dokumentach, czyli powiedzmy ktoś by to badał, prawda? Ktoś by to badał, jakiś genealog za ileś lat, badałby dokumenty i ona chciała, żeby w tych dokumentach, żeby było, że ktoś o takim i takim nazwisku był mężczyzną i urodził dziecko, nie? Czyli chciała ze względu na swoje indywidualne, już tam nie oceniając, jak zmutowane, jak po prostu zdeprawowane, czy tam nienormalne skłonności i fantazje, żeby te skłonności i fantazje po prostu wszyscy zaakceptowali, łącznie z państwem, nie? Czyli tu mamy po prostu, no, ingerencję i niszczenie jakby najbardziej fundamentalnych podstaw funkcjonowania państwa, społeczeństwa i tak dalej, nie? I tego, nie? Tak to po prostu wygląda, nie? Że oni po prostu tą prawdę chcą zniszczyć, nie? Zniszczyć chcą tą prawdę, a jednocześnie, jeżeli tą prawdę zniszczą, to zniszczą też dobro, piękno, bo nie można jednocześnie niszczyć, nie? To już komunizm pokazał, nie? To już komunizm pokazał, że po prostu, no Sowieci tak próbowali, prawda? Że próbowali tutaj zniszczyć prawdę, ale chcieli utrzymać kanony jakby artystyczne, prawda? Że był ten socjalrealizm, który się odwoływał do antyku, te monumentalne po prostu budowle robił i tak dalej, prawda? I no, to się nie dało, bo to się po prostu nie zgrywało, nie?
bo człowiek ma to wszystko zlokalizowane po prostu w jednym obszarze i nie można mu po prostu, to nie będzie działało, nie? Człowiek nigdy nie zaakceptuje czegoś, co mu się kłóci z całością, nie? Jakiegoś wycinka rzeczywistości, który mu się kłóci z całością. W pewnym momencie się pojawi po prostu podwójna moralność, ludzie będą po prostu, przestaną poważnie to traktować, nie? Przestaną to traktować poważnie, nie? Tylko mówię, wracamy tutaj do tego, co mówiłem, nie? Że dobór naturalny działa na poziomie grupowym. Dobór naturalny działa na poziomie grupowym i my jesteśmy grupami. Jesteśmy wzajemnie, każdy z nas jest w jakimś procencie, ja jestem jednym z was, wy jesteście jednym, jesteście cząstką mnie, prawda? Bo mamy z 10 milionów nukleotydów, które są charakterystyczne dla naszego etnosu, każdy z nas ma powiedzmy 12%, prawda? I w takim sensie jesteśmy wzajemnie dla siebie magazynem naszych własnych genów, nie? Czyli tak naprawdę matematycznie nawet to sumując, to jako interes genetyczny, czyli na ilość charakterystycznych genów, które w sobie nosimy i których przekazaniem, utrwaleniem w następnym pokoleniu jesteśmy zainteresowani, ich ilość jest o wiele większa, prawda, w naszej populacji, w naszej wspólnocie etnicznej, niż w każdym z nas. I to powoduje, że ta selekcja na poziomie grupowym jest o wiele ważniejsza na poziomie indywidualnym i to potwierdza rzeczywistość, bo nie będzie tak, jak Corbyn myśli, że będziemy sobie czekać, aż oni po prostu się sami wykończą, aż oni się wyeliminują, bo w tym czasie, jak my będziemy czekać, to tutaj grupy, które są sprawniejsze, którzy nie mają tych feministek, którzy nie mają tych transwestytów i tak dalej, bo z nimi robią porządek, bo albo po prostu je obrzucają kamieniami, albo ich zrzucają z najwyższych budynków, to oni przyjdą i oni nas zdominują, nie? Oni nas zdominują, bo to już było, nie? To, o czym rozmawialiśmy, jest po prostu przykład, na przykład Bośni, to jest taki kraj w Europie, który po prostu w średniowieczu już to miał, co my dzisiaj mamy, prawda? Byli tam tacy bogomilcy, to była sekta po prostu takich jakby lewaków średniowiecznych i tak, no. I oni tam podobnie po prostu... Katarzy. Tak, Katarzy są tam, Koneczny twierdzi, że Katarzy z bogomilców się wywodzą, nie? Że bogomilców na teren po prostu Bizancjum ich podrzucili ich ci. Persowie ich podrzucili Bizancjum. Bizancjum ich tam osiedliło ich na terenie Bośni. Oni tam podważyli całkowicie religijność. Doprowadzili do tego, że taki nihilizm, że islam po prostu przyszedł i ich opanował od razu. Jedyny kraj praktycznie na Bałkanach, prawda, który Serbowie się utrzymali, nawet Bułgarzy się utrzymali, inne problemy mieli. Ale się już, natomiast Bośniacy całkowicie są muzułmańscy, prawda? Do dzisiaj są muzułmańscy i tego. I to jest taka historia Europy w pigułce, nie? W każdym razie do czego zmierzam, nie? Że to nie będzie tak, że inne grupy będą czekały, prawda? Aż tutaj u nas się wszystko wyjaśni, bo widać to na przykładzie Łukaszenki, nie? Czemu on ma miał z tego nie skorzystać? Czemu on ma nie zagrać w grę, która mu przyniesie zwycięstwo, prawda? Czy tam powiedzmy... No szczególnie, że może wykorzystać te dziury w Unii Europejskiej, właśnie tego lewicowego współczucia i tak. Ale to się wszystko sprowadza do selekcji na poziomie grupowym. Że nigdy nie będzie tak, że ktoś będzie czekał, aż tutaj u nas po prostu śmiercią naturalną wymrą po prostu feministki, wymrą. I ta perspektywa nie jest wcale taka długa. Bo jeśli populacja Polski się zmniejszy prawie o połowę do 2100 roku. To mamy na zachodzie, to już widać, co się na zachodzie dzieje. Już o polaryzacji społecznej, właśnie chciałem się zapytać, tak? O co? No, zauważ, że we wszystkich społeczeństwach demoliberalnych polaryzacja społeczna, która teraz następuje, tak, przebiega na takiej samej osi.
podziału. Są to skrajni liberałowie, mówimy o się z klasy średniej i bogaci, tak jak równowolewicowcy. I kontrze, no, można ich nazwać, powiedzmy, nie wiem, kosmopolitami, globalistami, indywidualistami zbiorczo. No i w kontrze do tego stoją grupy, różne, bo na przykład, jeżeli chodzi o Polskę, to mamy od nacjonalistów, jakichś tam bardziej, tak można powiedzieć, społecznie nastawionych prawicowców, nawet z kręgów pisowskich, nawet po kręgi Nowego Obywatela, tak? Który jest, no, jakby nie było, lewicowy, klasycznie lewicowy, ale nadal zawiera się w takim zbiorze wspólnotowców i takich, można powiedzieć, suwerenistów, którzy jednocześnie chcą, żeby ta wspólnota, jakoś tam, można powiedzieć, funkcjonowała bardziej na bardziej takich egalitarnych zasadach, a nadal była wspólnotą zwartą. I ta oś podziału przebiega wszędzie, nawet we Francji. Teraz ci klasyczni lewicowcy zaczynają mówić językiem nacjonalistów, tak? W tym momencie z kolei odwrotnym nowej lewicy. Nawet w ich obozie powstaje taki zgrzyt. Tak. I najważniejsze pytanie, no to jest, do czego to nas doprowadzi, prawda? Jakie my tu możemy prognozy? Generalnie to będzie tak, no tak też jak liberałowie mówią, nie? Że po prostu trzeba patrzeć, jakie grupy się rozmnażają, prawda? Dwa rodzaje ludzi się rozmnażają w tej chwili, czyli mają dużą płodność. To jest, po pierwsze, to są ludzie religijni, którzy ten nakaz płodności mają, zawarty w wierze i są na tyle religijni naprawdę, że do tej religii poważnie podchodzą, czyli poważnie traktują to, co ta religia głosi, żeby się rozmnażać, prawda, żeby tą ziemię. To jest pierwsza grupa. No a druga grupa to są ludzie o niskiej inteligencji, prawda? Czyli ci, którzy nie patrzą kategoriami długofalowymi. Za instynktem. Tak, którzy po prostu instynktownie, nie stosują antykoncepcji, nie dlatego nie stosują, bo z przyczyn ideologicznych ją uważają za coś złego, jak na przykład ludzie świadomie religijnie czy tego, tylko nie stosują jej, bo po prostu nie myślą o długofalowych konsekwencjach swoich działań, nie? Jak po prostu mają popęd seksualny, no to po prostu to uprawiają seks, prawda? I dzieci mi się, o, dziecko, jestem w ciąży, czy coś w tym stylu, nie? I takie dwie grupy, do czego to doprowadzi? Po prostu zmieni się całkowicie nasza populacja, zmieni się Europa, albo zostaniemy podbici przez po prostu populacje, które będą bardzo etnocentryczne, ale musiałaby nasza inteligencja spaść do takiego poziomu jak ich, czyli około 10% w dół, i jednocześnie nie wzrosnąć etnocentryzm, ani pozytywny, ani negatywny. Wtedy zostaniemy podbici przez tamte po prostu ludy. I co ciekawe, rządzący są tego świadomi, bo nawet na taśmach Morawieckiego było coś takiego, że ich jest dużo, tak, w Afryce, że tam jest o wiele więcej młodych niż w Europie całej populacji. To znaczy, ja Arabów bardziej miałem na myśli, bo to, że będziemy przez nich możemy być zalani ewentualnie, prawda? No właśnie. Ale nie podbici, bo oni nas nie są w stanie podbić, nie? Bo to jest. No ale czasem to na to samo wyjdzie chyba. Na samym Afryce. Po prostu jeżeli ich będzie dużo i będzie ich jeszcze więcej, a nas będzie coraz mniej, no to w końcu nas nie będzie, oni będą. To nie do końca tak, bo mogą się na przykład państwa się mogą rozpaść, nie? Jeżeli spadnie inteligencja poniżej pewnego poziomu, który jest niezbędny, żeby cywilizację utrzymać. To jest to, co ja pisałem w pierwszej publikacji. Ale to już bardziej, naprawdę to by były setki lat chyba. Słucham? To by były setki lat już wtedy, a nie 150-200. Co setki lat? No żeby ta inteligencja już tak spadła. Nie, to nie jest. Są takie, to o czym ostatnio mówiłem, są takie w ogóle teorie. Bo zalanie to jest perspektywa 150-200 lat spokojnej. Dlaczego? Tak może nastąpić, wystarczy na RPA spojrzeć, nie? Wystarczy spojrzeć na RPA, nie? W jakim tempie tam to nastąpiło, nie? Wiadomo, że tam może
łatwiej było przybywać tym po prostu subsaharyjczykom. No ale oni tam na początku stanowili około 10% populacji, nie? A w tej chwili stanowią 90%. Nie? Czyli dokładnie na chyba 85%. 5% to są jacyś Hindusi w tym stylu, jacyś tam mieszańcy Hindusi, których tam też ci po prostu Afrykanerzy sprowadzali do pracy, sami się tam też osiedlali. No a 10% czy nawet poniżej 10% to są biali, nie? I oni w jakichś enklawach żyją, nie? I albo w tych enklawach się utrzymają, bo te państwo już przestało funkcjonować. No mają dobre mury, niewielkometrowe. No tak, ale tam państwo przestało funkcjonować całkowicie, nie? Tam przestało całkowicie funkcjonować, czyli tam już są przerwy w dostawach prądu, nie? I to tam mówię, no to tam są jeszcze te klasyczne elektrownie, nie? Natomiast u nas już jest gorsza sprawa, bo u nas są na przykład we Francji są elektrownie atomowe, prawda? Czy tam w większości zachodnich krajów, nie? I tam już jest potrzeba, wysoka wiedza techniczna, żeby to utrzymywać, prawda? Jakichś informatyków są potrzebni, informatycy, począwszy, no cała piramida kompetencyjna, nie? Mamy to, co Bruce Carton opisał, nie? Że jest piramida kompetencyjna. No, czym w ogóle nasza cywilizacja jest? Jak, bo to są różne strategie ewolucyjne, prawda? Większość populacji na świecie, większość etnosów, jak na przykład północno-wschodni Azjaci. Oni są bardzo inteligentni, mają inteligencję na poziomie 108 IQ, nawet do 110 i to przy tych gorszych warunkach socjalnych, nie? Czyli ona jeszcze ma ten potencjał jakby środowiskowy, żeby jeszcze wzrosnąć, no nie? Ale jeżeli spojrzymy na przykład na procent geniuszy, na procent innowacji, na procent nagród Nobla i tak dalej, to na przykład w Japonii jest bardzo niski. W Chinach też jest bardzo niski, nie? Bo oni na przykład są dobrzy w odtwarzaniu, w kopiowaniu i tak dalej. To jest to też, o czym mówiłem, o tym Heinrichu, nie? On tą książkę napisał The Weirdest People in the World, nie? Weird, czyli dziwni ludzie, ale to jest też ten skrót zachodni, demokratyczni, wykształceni, indywidualni. I on tam scharakteryzował właśnie, czym my się różnimy, nie? Że my, w przeciwieństwie do większości populacji, której strategią ewolucyjną był albo etnocentryzm, czyli etnocentryczni, byli wysoce etnocentryczni, wobec obcych po prostu wrodzy, współpracujący wewnątrz, albo na przykład tak jak wśród Arabów, no nie? Że mamy strategię małżeństw kuzynów, nie? Że jest ten umiarkowany etnocentryzm, taka plemienność, prawda? Że są państwa, ale te państwa jest bardzo wysoki pozytywny etnocentryzm, czyli poświęcenie dla wspólnoty, nie? Widzimy to na przykład w Palestynie, prawda? Że są zamachy samobójcze, nie? No bo to się bierze z tych małżeństw kuzynów, prawda? Że z kuzynkami pierwszego stopnia, drugiego stopnia są małżeństwa i to jest dysgeniczne pod tym względem, że jest ten chów wsobny, że kumulują się negatywne mutacje. Dużo jest mutacji genetycznych, tak jak u genów, jak u Żydów, gdzie oni mają około kilkunastu takich swoistych, czyli charakterystycznych tylko dla nich, jako dla, mówię o Żydach aszkenazyjskich, nie? Gdzie tam było bardzo mocno też praktykowane małżeństwo kuzynów, czyli że na przykład pierwsi kuzyni, nie? Tacy, których rodzice byli rodzeństwem, że się żenili, prawda? Czy tam, że rodzice byli kuzynami i tak dalej, drudzy. Tam bardzo dużo takich i bardzo duży odsetek jest wśród Żydów aszkenazyjskich chorób psychicznych, schizofrenii, tych różnych zaburzeń osobowości, ale jednocześnie jest bardzo duży ten etnocentryzm, prawda? I to samo u Arabów, nie? I co jest też charakterystyczne, że oni na przykład tych dóbr publicznych też nie tworzą, nie? Bo oni w tych, na przykład w grze w dyktatora, nie? W grze w dyktatora, oni na przykład tą altruistyczną karę stosowali na o wiele niższym poziomie, nie? Czyli akceptowalne było o wiele mniejszy podział. To jest dlatego, że po prostu z kimś, z kim jesteś w bezpośredniej relacji, blisko spokrewniony, to, no to jest tak jak my z własnymi dziećmi, prawda? To kochasz go bezwarunkowo, czyli nie będziesz go karał altruistycznie, bo po prostu, no bo on ma taki ładunek twoich genów, że ci się to i tak nie opłaca, prawda? Dlatego ludzie nie zabijają swoich dzieci. Dzieci, jeżeli są zabijane,
to są zabijane przez przybranych rodziców, nie przez biologicznych rodziców. Prędzej dzieci zabijają biologicznych rodziców niż w drugą stronę. Nie? Tak to wygląda, bo to jest po prostu nieadaptacyjne. Nie? I teraz do czego to prowadzi? Że te społeczeństwa są bardzo etnocentryczne, ale tam nie ma tych dóbr publicznych, nie? Czyli one nie tworzą... też indywidualizm może jest mniej eksponowany i przez to tam ci ludzie są inteligentni, ale nie ma aż tak dużo wybitnych inteligentnych. Nie ma wybitnych, nie są kreatywni i jest bardzo duży nepotyzm, nie? Mhm. Czyli tak jak w komunizmie, powiedzmy, patrzyłeś na państwo, na administrację, to administracja państwowa była bez znaczenia, to była fasada, tak naprawdę liczyła się administracja partyjna, prawda? Do partii się chodziło załatwiać sprawy, nie do urzędnika, prawda? Nie do wójta czy do kogoś, tylko do sekretarza. Im ważniejsza sprawa, tym do wyższego sekretarza. To u Arabów jest znowu tak, że jest administracja państwowa, ale ta administracja nie odzwierciedla kompetencji, prawda? Bo jak idziesz do najwyższego urzędnika, to jest po prostu głowa jakiegoś rodu, jakiegoś klanu. I im idziesz w dół, to jest po prostu dalej jest od tej głowy klanu, nie? Czyli administracja jest odzwierciedleniem po prostu jakichś klanowych struktur rodzinnych, a nie jest odzwierciedleniem, tak jak u nas, merytokracji. Dlatego, że my jako jedyni na całym świecie, Europejczycy, my przyjęliśmy strategię... Ale też jest dużo patologii. My przyjęliśmy, ale to nie jest ten poziom w ogóle, nie? To nie jest ten poziom, żeby po prostu jak w Afganistanie, nie? Żeby tam miliardy dolarów szły i tam po prostu nic z tego nagle to paruje. W ogóle nie wiadomo gdzie, okazuje się, że ambasady są na prywatnych ludzi gdzieś tam wykupywane w Szwecji, czy gdzieś tam, gdzieś to były wiesz, jakieś grube miliardy w centrum Sztokholmu, to jakaś prywatna rodzina się okazała, nie? Koleś po prostu miał być ambasadorem, zamiast na państwo kupić, to na rodzinę są. To jest w ogóle, to w Europie to takich rzeczy nie tak, bo my po prostu, u nas te pokrewieństwo jest równomierne, prawda? Była rodzina nuklearna, czyli nie było tych rodzin rozszerzonych. Poprzez to, że to już wynikało z prehistorii, o tym też pisałem ostatnio. Po prostu ekologia była taka ciężka, była monogamia, bo mężczyzna nie mógł utrzymać więcej niż jednej kobiety. Bardziej kobiety rywalizowały niż mężczyźni, była jakby nadprodukcja kobiet. Nie wszystkie kobiety znajdowały partnerów. Późne małżeństwo i po pierwsze była rodzina po prostu nuklearna, no nie? Czyli na większości terenów Europy nie było tej rodziny rozszerzonej, tylko była rodzina, że był po prostu ojciec, matka, dzieci i ewentualnie dziadkowie, już tam nie było dalszych kuzynów, nie było takich większych rodzin i poza horyzontem małżeńskim już tam i przez to nie było tych gradientów, że pokrewieństwo spadało wzdłuż jakiegoś rodu, tylko równomiernie się pokrewieństwo rozchodziło, prawda? Była ta sieć pokrewieństwa. Ludzie się dowolnie kojarzyli na zasadzie pewnych osobistych walorów. Przez to wzrastała inteligencja i przez to my przyjęliśmy strategię geniuszy, prawda? Że pojawiali się geniusze, nie? Pojawiały się jednostki, które były bardzo wybitne. I geniusz to jest człowiek, który po prostu ma bardzo wysoką inteligencję, ale jest aspołeczny. Czyli ma cechy, no sama genialność, prawda? Jeżeli ty coś wynajdujesz, coś genialnego, coś, no mamy Francisa Sirka i Jamesa Watsona, prawda? Czyli ludzi, którzy wynaleźli DNA, którzy odkryli DNA, zostali całkowicie dzisiaj zgnojeni, nie? No bo oni się nie, on po prostu mówił, nie? No, że są różnice między populacjami. Są różnice między populacjami w inteligencji i że to ma różnice między populacjami w inteligencji, na przykład między subsaharyjczykami a Europejczykami, one wynikają z biologii, mają podłoże genetyczne, a to jest herezja, prawda? Na współczesnym Zachodzie. Zostali wszystko, nagrody im zostały pozabierane, honorowe profesury, są zgnojeni całkowicie. No też jakby z tego wynika, że osoba wybitnie inteligentna jakby nie do tego stopnia sympatyzuje z innymi. Tak, tylko że my ich nie zabijaliśmy, tych ludzi, my ich potrafiliśmy wykorzystać. My po prostu
strategia geniuszy polega na tym, że my tych ludzi po prostu potrafiliśmy wykorzystać. Oni na szczycie tej piramidy kompetencyjnej stawali, tworzyli jakiś wynalazek i po prostu i my dzięki temu zyskiwaliśmy przewagę na poziomie grupowym, prawda? Bo oni tworzyli wynalazki, udoskonalenia wojenne i tak dalej. A w momencie dzisiejszym chrześcijańskie to się zaczęło, bo święty Tomasz po prostu powiedział, że dobra, jest rzeczywistość i badamy rzeczywistość, bo to jest po prostu dzieło Boże, świat jest dziełem Bożym i nauka powinna badać to dzieło Boże, żeby na chwałę Boga, ale tutaj wiadomo, mamy niepokalane poczęcie, mamy tutaj te sprawy związane z religią, to wyłączamy. Tego nie wolno kwestionować, ale poza tym obszarem to można wszystko badać. Nie? Natomiast w dzisiejszych czasach, i to było adaptacyjne, nie? No bo to nie miało żadnego wpływu, nie? Czy ktoś tam, czy jest możliwe, że tam Maryja była po prostu niepokalanie poczęcia? To tam żadnego znaczenia nie miało, nie? To dla rozwoju cywilizacji to nie miało żadnego znaczenia, nie? Natomiast dzisiaj, jakby ta ortodoksja, to zostało rozciągnięte na całą biologię, prawda? Na całą naukę. Już nawet na matematykę i tak dalej, nie? Na jakieś, na gramatykę, na jakieś zaimki, na to. Tak po prostu społeczeństwo nie może dalej funkcjonować, nie? Bo jeżeli się pojawia geniusz, prawda, i on mówi rzeczy, które są sprzeczne, tak jak Watson czy tego, to on jest niszczony, prawda? On jest przez środowisko akademickie niszczony i w ten sposób nie powstanie dalej tam jakaś Dolina Krzemowa czy coś takiego, się nie będzie rozwijało, nie? No bo w tej Dolinie Krzemowej nie będą ludzie, którzy będą mówili jak jest, nie będą prawdy po prostu badać, tylko oni będą się zastanawiać po prostu, czy oni kogoś nie urażają swoimi badaniami i tak dalej. Czy oni mikroagresji nie stosują. Na bardziej semicką plemienność. Tak, dokładnie. Nawet uniwersytety. Dokładnie to, o czym pisał MacDonald i to, o czym u nas Ziemkiewicz pisał, nie? To jest charakterystyczne dla semitów. To jest charakterystyczne dla judaizmu. Że oni tworzyli... To jest podstawowy błąd Webera, prawda? Weber uważał właśnie, taką książkę napisał, etyka protestancka, duch kapitalizmu. Że tak naprawdę kapitalizm, że on powstał tylko dlatego, że protestanci, że był ten powrót do judaizmu i tak dalej. Właśnie nie. Właśnie tak nie było, nie? Właśnie tak nie było, bo jeżeli weźmiemy ten klasyczny judaizm i go porównamy, on w tym samym czasie był, co? On był w tym judaizm klasyczny. Kaszmarek o tym mówi na swoich wykładach. Bardzo ciekawie, ale to wynika właśnie też z tego, co MacDonald pisał i z tego, co na przykład Ziemkiewicz u nas jak opisuje Michnika, nie? To jest dokładnie to samo. Jak MacDonald opisuje na przykład Boasa, opisuje Freuda, to czy mamy do czynienia z tym, co u nas, że swobodna poszukiwanie prawdy, swobodna debata naukowa, prawda, ścieranie się poglądów, rynek idei, że ja mam lepszą ideę, tutaj nie ma czegoś takiego. Wszyscy ci eskimoscy, tak zwani naukowcy, w cudzysłowie, czyli Boas, Freud, już nie mówiąc o tej patologii, o tych Kinseyach, tych Reichach, tych wszystkich tam dewiantach seksualnych, kim oni byli, nie? Oni byli po prostu takimi przywódcami sekt. Oni tworzyli jakiś dogmat, prawda? Boas tworzył dogmat, że kultura jest wszystkim, natura jest niczym, prawda? I każdy, kto się tylko choć trochę sprzeciwił temu, to od razu był wyrzucany. Freud to samo, nie? Jeżeli ktoś tam podważał te jego po prostu całkowicie nienaukowe twierdzenia, że tam jakiś kompleks Edypa, jakieś w ogóle całkowite te... tą istotę freudyzmu, że oddzielenie popędów seksualnych od ewolucjonizmu, nie? Od ewolucji, nie? Że one tam wynikają z jakichś tam po prostu relacji rodzinnych, które są patologiczne, nie? To po prostu jeżeli się przyglądamy tym eskimoskim po prostu ruchom intelektualnym, to one przypominają dokładnie to, czym był judaizm, nie? Czyli takie judaistyczne sekciarstwo, nie? A w judaizmie w ogóle, jeżeli widzimy, tam się tylko prawniczo się rozwinęło, to o czym Koneczny pisał. Tam się nawet sztuka nie rozwinęła, nie? Tam nawet sztuki nie było, nie? No bo wiadomo, nie? Był zakaz przedstawiania bóstwa, zakaz, no to jak nie było
nie było, no wiadomo, nie? Że ze sztuki sakralnej się w ogóle sztuka bierze, nie? No to jak był zakaz przedstawiania bóstwa, no to jak się sztuka miała rozwinąć, nie? Jak tam nic nie można było. I jeszcze taka sprawa. Tak jak u Arabów, nie? Tylko jakaś ornamentyka się mogła rozwinąć, jakieś malowanie tych, ale żadnej rzeźby, żadnej tej, no bo to wszystko bluźnierstwo, to wszystko zakaz. Natomiast w Europie zupełnie inaczej było, nie? W Europie to wszystko do dzisiaj to było po prostu, wszystko się rozwijało praktycznie tak samo jak w czasach antyku. Z tą różnicą, no też, że był ten wpływ klimatu, prawda? Mamy to ocieplenie w średniowieczu, mamy to ocieplenie i co widzimy w tym ociepleniu? Dokładnie to, co dzisiaj, nie? Mamy prostytucję, nawet w Watykanie prostytutki płaciły, nawet na msze chodziły, no to tam na mszach po prostu łatwiej było klientów znaleźć, bo dużo ludzi, dużo mężczyzn i tak dalej. Mamy homoseksualizm, z którym nie bardzo nawet tam Kościół walczył. Mamy czarownice, które też jednocześnie i były prostytutkami, i były aborcjonistkami, zabijały dzieci i tak dalej. Nawet w Maleus Maleficarum mamy, że tam jakaś się przyznała w tym, jakaś się tam gdzieś w Szwajcarii się przyznała, że ona tam igłą przebiła 40 ileś niemowląt tam wyciągniętych z tego, nie? I tego. No i się potem klimat ochłodził, no nie? I no zaczęło, selekcja naturalna wróciła, wzrosła inteligencja i też wzrósł etnocentryzm, wzrosła religijność i zostali oni wszyscy wyeliminowani, no nie? Zostali wyeliminowani aż do momentu, gdzie znowu nasza cywilizacja osiągnęła taki poziom, że selekcja jeszcze bardziej została wyeliminowana, prawda? Znowu ci mutanci pod każdą postacią wrócili, nawet jeszcze bardziej to jest zintensyfikowane, no bo selekcja jest jeszcze bardziej, no i nowoczesna technologia też tym mutantom daje o wiele większe możliwości oddziaływania, prawda? Bo nie tylko bezpośrednio mogą oddziaływać, ale też mogą oddziaływać po prostu przez media społecznościowe, przez podkulturę, prawda? I przez to, że mogą się szybko poruszać i tak dalej, nie? No różnica polega na tym, że ta technologia, ona też sprawia, że mogą nas zdominować po prostu obcy, nie? Że zanim to się wszystko znowu do wróci do normy, tak jakby to chciał Korwin, no to jakaś inna grupa, która będzie na tym samym poziomie inteligencji i zaawansowania technologicznego, co my, ale nie będzie miała tych szkodliwych mutantów, czyli różnych zboczeńców, feministek i tak dalej, to ona nas po prostu zdominuje, nie? Ona nas zdominuje i na pewno przewagę będą miały teraz w przyszłości państwa bardziej autorytarne, typu Rosja czy Chiny. Bo u nich jednak właśnie Rosja na przykład tą instytucją swoją InnoAgent, czyli zagranicznego agenta, nazywa nie tylko tam nieprzychylne media, ale też organizacje właśnie LGBT i tak dalej. Tak, i oni rokują już społeczeństwo. Rosja się już dużo wcześniej od nas pozbawiła biologicznych postaw, nie? Bo to, co my teraz przeżywamy, to Rosja miała już 100 lat temu. No tak, Rosja jakby nie było, jest multikulturowa. Tam się 100 lat temu zaczęło i tam była dysgenika już 100 lat temu, nie? No zauważmy, co się w Rosji stało, nie? Całe elity zostały wyeliminowane i to na każdym poziomie. Zarówno, nie mówię, arystokracja całkowicie została wyeliminowana. Jednocześnie nawet wśród chłopstwa, nie? Najlepsi chłopi, czyli ci najlepsi gospodarze, którzy po prostu... Ci, którzy nie ulegli rewolucji. Tak nie, nie. Mówię o tych, którzy byli po prostu najbardziej majętni, to zostali określeni jako kułacy, prawda? I oni zostali po prostu fizycznie wyeliminowani, tak samo jak arystokracja, nie? Czyli ci, którzy byli najlepsi, zostali po prostu wyeliminowani. Całkowicie zostało wyeliminowane kler, prawda? Czyli cała ta warstwa po prostu odpowiadająca za religijność, promująca. I to widać po Rosji, jak to jest ciężko odtworzyć, nie? Że oni to próbują odtwarzać. Tak, nawet dla elit mają specjalne szkoły nawiązujące do tych tradycji arystokratycznych. I oni jakby dla sentymentu społecznego oni odchodzą od tych tradycji jakichś tam komunistycznych czy coś takiego, że mają jak te święta dalej i tak dalej, ale z drugiej strony jak szykują swoje elity, to szykują je takie właśnie wychowane w tym arystokratycznym jakby tak,
No ale widzisz, wyeliminowali wcześniej komponent biologiczny, który odpowiadał za etnocentryzm i który odpowiadał za religijność jednocześnie. I co mają? Ale to też jakby nie oni, to im zrobiono chyba. No to już nie wnikając w to, czy to im zrobiono, czy sami to wyeliminowali, no to wystarczy Sołżenicyna poczytać, nie? To nie jest takie proste, nie? To, o czym mówiłem, tam istniała ta klasa średnia też, tych właśnie takich inteligentów, którzy poparli rewolucję, którzy uważali się moralnie za moralnie lepszych od arystokracji, a jednocześnie protekcjonalnie traktowali klasę robotniczą i Sołżenicyn pisze na przykład, że oni na przykład już za czasów komunizmu na przykład takimi mieli tam psy, jakieś tam domowe zwierzęta i te psy na przykład nazywali takimi popularnymi wiejskimi imionami, nie? Jako taka po prostu forma takiej inteligencji, pogardy dla tych robotników, którym niby w ramach tego systemu oficjalnej propagandy powinni służyć, prawda? Znaczy tak, to wiadomo, że rewolucja to jest... Ale do czego, zmierzam, nie? Że został ten komponent wyeliminowany w postaci kułaków, w postaci arystokracji, w postaci tych warstw, tych po prostu tej najbardziej wartościowej, tych najbardziej wartościowej warstwy. I co? No i co roku, mimo tych wszystkich wysiłków, co roku milion ruskich ubywa, nie? Jedynie kto tam ten dodatni przyrost naturalny ma, no to są mniejszości etniczne, nie? To są albo muzułmanie, ci wszyscy Tatarzy, ci wszyscy na tym, ci wszyscy z Azji Środkowej, albo na Dalekim Wschodzie, no to są Chińczycy, nie? Którzy tam migrują przez granicę i tego, nie? I oni się tam rozmnażają, oni nawet się tam z tymi Rosjankami żenią, no bo wiadomo, nie? Jak ona sobie nie może partnera znaleźć, a... No Rosjanek jest więcej od Rosjan. Tak, jest więcej. No i oni są pracowici, ci Chińczycy. Wyższy status socjoekonomiczny i kobiety na to patrzą i po prostu i się Rosja wynaradawia, nie? Mimo pozornie nacjonalistycznej jakby tej propagandy, czyli tej kultury, i mimo pozornie powrotu do tej religijności, prawda? Wszędzie jest cerkiew teraz na państwowych uroczystościach i tak dalej. No ale niestety, no, ciężko, jak się raz to wyeliminuje z biologii, z genomu się wyeliminuje po prostu te geny, to ciężko jest to potem odtworzyć, nie? To nie jest takie proste. Może się Rosji uda, a może się nie uda, nie? Mimo że tam mówię, no nie było aż takiego komunizmu, jaki jest teraz wprowadzany na Zachodzie, nie? Bo nie było właśnie tego zniszczenia tej trójcy. Nie było feminizmu, nie było tego typu rzeczy. Nie? No są poważne problemy. Są poważne problemy na Zachodzie. W Polsce też to się już zaczyna. PiS dużo robi w tym kierunku. Nie? Widać to na przykład, jeżeli chodzi o tą politykę społeczną. Nie? To ze względów utylitarnych muszą robić po prostu. Nie mówię też o 500+, tak, bo no, i tutaj tu ich trzeba pochwalić. Nie? Dużo na przykład ja widzę w pracy. Nie? Ja normalnie wśród ludzi pracuję, nie jestem jakimś tam, normalnie pracuję i widzę, że tego, nie? Widzę, jest dużo w tym kierunku, żeby po prostu, żeby tej plagi inceli uniknąć, która jest w Stanach, bo to jest największy problem, nie? Po prostu w Stanach jest ta sytuacja, że ta klasa średnia została zniszczona, ta klasa średnia w znaczeniu ekonomicznym, czyli ci robotnicy, nie? Zostały po prostu cały ten pasywny, nie? Ten outsourcing, czyli za granicę zostały te firmy, te wszystkie huty, fabryki samochodów, wszystko zostało za granicę, czyli te dobrze płatne miejsca pracy zostały zlikwidowane. Zostały jakieś tam usługi, które z natury są mniej płatne i w których się tam kobiety lepiej sprawdzają, prawda? I co się stało, nie? No i pojawiła się masa mężczyzn, którzy mają niski status społeczny i którzy mają problemy po prostu ze znalezieniem partnerki, nie? No bo kobiety są hipergamiczne, prawda? Czyli kobieta, jeżeli pracuje w jakimś supermarkecie na kasie i obok niej koleś pracuje na kasie, no to ona nigdy na niego nie spojrzy, nie? Bo on zarabia tyle, co ona, więc on dla niej nie jest żadnym po prostu, no bo kobieta zawsze szuka lepszego partnera, prawda? Zawsze
ma tą skłonność, żeby się żenić po prostu, żeby wychodzić za mąż w górę, prawda? Małżeństwo w górę, nie? Nawet w tych firmach, które istnieją, prawda? Jeżeli przychodzą młodzi, to co PiS bardzo dobrze zrobił, nie? Wprowadzając te ulgi dla młodych, nie? Bo powiedzmy, jeżeli ja pracuję w firmie i mam 20 parę lat stażu, prawda? Zarabiam powiedzmy tam, nie wiem, 6 tysięcy, przychodzi młody chłopak, on zarabia na przykład 3 tysiące, prawda? Ja mam córkę w jego wieku, no to ona jak patrzy na mnie i patrzy na niego, no to jak mnie porówna z nim, to on dla niej żadnym partnerem nie jest, prawda? Więc co on może zrobić? Albo mojemu koledze rozbić rodzinę i po prostu jemu podebrać, albo zostać po prostu starą panną, nie? I się realizować, nie? Bo po prostu ona no nie wyjdzie za to. Na tym to polega. Na tym polega hipergamiczne, że kobieta nie wyjdzie po prostu za kogoś, kto ma od niej niższy status, albo jest nawet na tym samym statusie. A ta ideologia cała to jeszcze wyostrza to wszystko. No ona, to, znaczy feminizm do tego doprowadził, prawda? Bo kiedyś kobieta, po pierwsze tylko kobieta, dla kobiety sukcesem było to, żeby dobrze wyjść za mąż, prawda? Dobre małżeństwo to było dla niej sukces. To była oznaka prestiżu, nie? A dzisiaj główna oznaka prestiżu to jest po prostu samorealizacja, czyli edukacja, a potem po edukacji, potem kariera, prawda? I po kilkunastu latach kariery, odraczania po prostu macierzyństwa się okazuje, po pierwsze, że już nie ma z kim tych dzieci, bo ci partnerzy, którzy po prostu no, interesują taką kobietę, która już nie spogląda na jakiegoś robotnika, czy nie spogląda na podwładnego, czy jakiegoś współpracownika, tylko spogląda wyżej, no tam już nie ma tych mężczyzn, prawda? Bo jeżeli ona by była jedna, to by sobie znalazła, prawda? Ale jeżeli są setki takich kobiet, w każdej firmie po prostu ich jest po prostu dziesiątki czy setki, no to nie ma tych mężczyzn, którzy byli. Ci, którzy już są, to oni są przez te kobiety, które nie były na tyle inteligentne albo z innych powodów po prostu szybciej sobie szukały partnera i one już tych lepszych partnerów po prostu podebrały, nie? I tutaj PiS na przykład dobrze to zrobił, że zrobił te ulgi, nie? Że ten młody, mimo że ma mniejszy staż, mniejsze doświadczenie, to dzięki tym ulgom on zarabia więcej, prawda? Łatwiej mu jest te partnerki przyciągnąć, ale no, tak jak mówię, no, problemem jest to, taki grecki psycholog, on taką teorię stworzył, że kobiety w ogóle wyewoluowały, żeby po prostu się słuchać, prawda? Żeby się słuchać po prostu innych i żeby się słuchać starszych członków rodziny, nie? I jak patrzymy w historię, no to kogo się kobiety przeważnie słuchały, nie? Słuchały się albo babci, albo ojca, nie? Głowy rodziny. Dlaczego? No bo babcia już była po menopauzie, czyli na nią już nie działały hormony. Ona już miała doświadczenie z własnym małżeństwem, z małżeństwami innych ludzi, których znała. I ona mogła kobiecie powiedzieć, prawda, dobrej rady, słuchaj, ten mężczyzna, ja wiem, że on jest przystojny, ale to jest trzepak, on rozwala pieniądze, on ci nie zapewni dobrego tego. Lepiej ten może nie jest taki przystojny i tak dalej, ale on będzie tobie wierny, będzie dbał o dzieci, bo ja znam jego babcię, ja znam tego i tak dalej, nie? I kobiety tak wyewoluowały, nie? Albo wyewoluowały do po prostu małżeństw aranżowanych, nie? Czyli rodziny się znały i po prostu podejmowali decyzje, aranżowali tam jakieś spotkanie, na którym się po prostu poznawała dziewczyna z jakimś tam po prostu kawalerem i tego, nie? No a dzisiaj kto tą rolę przejął? Tą rolę, jak to Roger Devlin, przejęły po prostu feministki ze swoimi pismami, nie? To one przejęły rolę tej starszej babci, która cały czas kobiecie tą mapę drogową życia wgrywa, nie? Czyli, no ale to jest ta mapa nieadaptacyjna, prawda? Bo ona jej nie wgrywa, szybko sobie znajdź. A kobiety cały czas takie są, bo się natura kobiet nie zmieniła, co widać po wydawnictwach dla kobiet, prawda? Widać po tych, jak to się nazywa, te harlekiny, nie? No to jest masowo czytane i to im bardziej feminizm postępuje, tym
te wydawnictwa z tymi romansinłami dla kobiet, one coraz więcej jakby zysków czerpią, nie? No bo kobiety mają cały czas te same pragnienia, nie? Kobiety mają cały czas pragnienia takie same, żeby po prostu mężczyzna o wysokim statusie, żeby po prostu je wziął i po prostu, żeby się podporządkować mężczyźnie o wysokim statusie, nie? Żeby on je wziął w opiekę, nie? No takie kobiety mają cały czas pragnienie, tylko coraz trudniej im te pragnienia realizować przez to, że tą złą mapę drogową mają wgraną, prawda? A tą złą mapę drogową mają wgraną, bo się już nie słuchają rodziny, prawda? Tylko tych mutantów, którzy przejęli media społecznościowe, które po prostu odwracają tą sekwencję. A niestety jesteśmy istotami biologicznymi i podlegamy pewnym prawom natury. Ludzie się starzeją. Kobieta kiedyś miała około 10 do 15 menstruacji, bo przez resztę czasu albo była w ciąży, albo karmiła. A dzisiaj tych menstruacji jest o wiele więcej. Bo są hormony w żywności. Kobiety szybciej po prostu dojrzewają płciowo. Stosują antykoncepcję, więc te menstruacje, te jajeczko, a każda menstruacja to jest to jajeczko po prostu. Kobieta ma ten magazyn, nie wytwarza cały czas, tylko ma te zgromadzone materie i one co miesiąc te jajeczko wypadają, nie? I na przykład moja żona też mówi, że tam jak rozmawia z tymi ginekologami czy coś, to oni mówią, że na przykład po 30 już są kobiety, które menopauzę przechodzą, nie? I to tego, nie? I to tak wygląda, nie? A znowu te feministki, one mówią o realizacji i tak dalej, ale chociażby powiedziała o czymś takim, żeby se kobiety zamrażały jajeczka, prawda? Bo kobieta sama może zamrozić jajeczka. Może sobie zamrozić jajeczka i tego, nie? Tym bardziej, jak jest na przykład taka głupia, że jakieś takie rzeczy robisz, jakieś morsowania albo takie, nie? To tym bardziej powinna, no bo jak sobie te jajeczka przeziębi sobie jajniki, no to już w ogóle jest, nie? To już jest całkowicie pozamiatane, nie? I wtedy ona już nic nie może zrobić, nie? Ale te pisma tego nie mówią, nie? Bo one po prostu są czymś innym zainteresowane, nie? One są jakimiś abstrakcyjnymi ideami zainteresowane, które nic nie mają wspólnego z rzeczywistością, nie? Jakieś pytania jeszcze? Coś ktoś chciał? Nikt żadnych pytań. Śmiało, to jeszcze mamy czas chyba, nie? No co można jeszcze powiedzieć na ten temat, nie? O wychowaniu dzieci też można, już o tym mówiłem, prawda? Też musimy mieć z tego świadomość. To jest jakby kolejne, kolejny aspekt tej po prostu rewolucji seksualnej, która nastąpiła, czy tam negatywny aspekt tej rewolucji przez to, że po prostu pewne zawody zostały całkowicie sfeminizowane, nie? I to jest między innymi na przykład szkolnictwo, nie? Do 90% w tej chwili, do 90% szkolnictwa współczesnego jest sfeminizowane, prawda? Czyli na przykład w szkołach podstawowych większość nauczycielek to są kobiety, nie? No i kobiety, wiadomo, wprowadzają kobiece zasady, nie? O ile to jest dobre dla dziewczynek, chociaż też nie do końca, to dla chłopaków już nie jest takie dobre, prawda? No bo chłopcy mają zupełnie inną naturę od dziewczyn, prawda? Chłopcy są skoncentrowani na przedmiotach, dziewczyny są skoncentrowane na relacjach, prawda? Chłopcy są skoncentrowani na interakcjach takich, w których jest przemoc, w których jest rywalizacja, natomiast dziewczynki są zorientowane na takich interakcjach, w których jest współpraca, kooperacja i nawet jeżeli jest rywalizacja, to jest taka miękka rywalizacja, prawda? Która polega na niszczeniu reputacji, na plotkach, rozsyłaniu plotek i tak dalej. Natomiast u mężczyzn to jest wiadomo, jest wprost, jest przemoc, jest agresja i to wszystko jest przez kobiety tępione. To,
wszystko jest przez kobiety tępione. Dlatego mówię, nie? Jeżeli ktoś ma dzieci, to też nie wolno, ja tam zachęcam na przykład do tych TikToków, do tych YouTube'ów, do takich rzeczy, ale jest naukowo stwierdzone, że na przykład chłopcom bardzo dużo pomaga, nie? Już tak jak w tym eksperymencie Szerifa, nie? To jest po prostu naturalne u chłopców, że chłopcy tworzą, szczególnie my, Indoeuropejczycy, nie? Ten arystokratyczny indywidualizm, nie? Że my tworzymy grupy, które po prostu my jeszcze jak byliśmy miejscami stepowymi, to tworzyliśmy grupy, które po prostu były skupione wokół przywódcy, ale to był przywódca, który był tylko jednym spośród równych. On nie był despotą takim wschodnim, tylko po prostu zawsze równomiernie rozdzielał zyski z jakichś napadów i tak dalej. I my jesteśmy genetycznie i nasze potomstwo jest genetycznie po prostu zdeterminowane do tworzenia takich grup. Nie wolno po prostu dzieci jakby od tego, nie wolno dzieci od tego oddalać. I musimy mieć świadomość, że w szkole im bardzo trudno jest takie grupy tworzyć. Bardzo trudno jest rywalizować o hierarchię w tych grupach. A szkoła wbrew pozorom nie jest po to, żeby się tam uczyć wiedzy. Bo to jest tylko w 10% odziedziczalne, nie? Szkoła jest po to, żeby nas socjalizować. To jest podstawowa cecha. To, co my robimy w szkole, czyli rywalizujemy, bójki i tak dalej, to potem jest przez całe życie, tylko bardziej subtelnie. To wszystko Jordan Peterson udowodnił, że to jest przez całe życie, w każdej męskiej relacji jest zawsze zawoalowane, albo po prostu gdzieś w podtekście jest jakaś przemoc zawarta i jakaś rywalizacja. I to jest całkowicie naturalne. I kobiety to jako nauczycielki po prostu strasznie to negują, strasznie to starają się wyeliminować, bo po prostu to jest sprzeczne z ich naturą. One nie rozumieją, że chłopcy tego potrzebują. I to prowadzi do bardzo dużego stresu. A stres, jak wiadomo, stres wytwarza substancje, które po prostu niszczą testosteron. A zniszczenie testosteronu to jest wiadomo. To jest mniej chęci do życia, depresja, apatia, zanik drugorzędnych cech płciowych. No i ta wiadomo, ci sojowi chłopcy, to całe te oskarki takie, nie? Powstają tacy chłopcy, którzy po prostu no nie są chłopcami. Dlatego nie wolno. Jedną z takich są badania prowadzone, które dowiodły, że na przykład ci chłopcy, którzy w gry komputerowe grają, nie że że na internecie, że tam jakiegoś TikToka, jakichś idiotów oglądać, ale gry komputerowe, no nie? Gry, bo wiadomo, w grach jest to, do czego my, mężczyźni, jesteśmy przez większość naszej ewolucyjnej historii, przez to, czyli ekspedycje łowieckie, poruszanie się, orientacja w terenie, przemoc, rywalizacja, polowania, budowanie jakichś, tak jak w Minecraftach, tego typu grach, że manipulowanie w wyobraźni trójwymiarowymi przedmiotami. To wszystko jest w grach i to w pewnym sensie, tą feminizację szkoły, to w pewnym sensie dzieciom kompensuje. I to jest potwierdzone naukowo, że oni mają wyższy, ci, którzy dużo grają w gry komputerowe, mają wyższy poziom testosteronu, są mniej narażeni na depresję, jeżeli chodzi o chłopców. U dziewczynek jest odwrotnie. U dziewczynek jest zupełnie odwrotnie, nie? Czyli dziewczynki z kolei, kiedy w męskie zabawy się angażują, to bardziej są na depresję narażone. Także miejmy tego świadomość, że czasami to, co nam się pozornie wydaje szkodliwe dla dziecka, to mówię, w ramach tych paradoksów, które po prostu dzisiejsze czasy stwarzają, to wcale nie muszą być takie złe. Jeżeli chodzi o wychowanie dziewczynek, no to wolałbym się nie wypowiadać, bo nie jestem kobietą i tego, nie? I nie chciałbym jakby
nie chciałbym jakby tutaj, no, w tych sprawach się wypowiadać, tym bardziej, że mówię, nie? Że z dziewczynami są o wiele większe problemy, nie? I to zarówno z tych powodów ewolucyjnych, ja mam dwie córki, no to sam widzę, nie? I to niby one są w 50% spokrewnione, a są zupełnie inne, nie? Jedna jest całkowicie widać, że już będzie taką lewaczką typową, nie? Będzie po prostu atakować kościoły, no, opowiadać te różne rzeczy, nie? O tym, puszczać tutaj jakiś tych, bo jest widać, ewidentnie jest podatna na dopaminę, nie? Łatwo nawiązuje relacje, oddala się od domu i tak dalej, nie? No i tu mamy tą kwestię doboru naturalnego, nie? Po prostu kiedyś takie dziecko, jak pojechałem kiedyś z nią do lasu, to moskowe, nie? Z brzozy, zawsze na wiosnę spuszczam do picia i tego. I montowałem sobie ten kranik, a ona po prostu wysiadła z samochodu, miała ze 3 lata, nie? I tak po prostu szła lasem przed siebie i tak patrzyłem, tylko kiedy się odwróci, nie? No to mówię, jak dopiero rozstaj dróg był, nie? To dopiero stanęła, tylko dlatego stanęła, że nie mogła się zdecydować, w którą stronę, nie? To było już kilometr ode mnie, albo półtora kilometra, nie? No i po prostu, no kiedyś takie dziecko to by wyeliminowała selekcja naturalna, prawda? Bo gdzieś by się, gdzie pełno drapieżników było, byśmy gdzieś na wsi mieszkali, byśmy zajęci byli innymi sprawami, ona by po prostu wyszła, gdzieś by ją tam jakieś dzikie zwierzę by ją rozszarpało, albo by się po prostu zgubiła w lesie, nikt by nie miał czasu jej szukać i tego, nie? No a dzisiaj wiadomo, ona przeżywa i ta dopamina po prostu ją, może tak nie będzie, ale bardzo jest prawdopodobne, że ją wepnie w jakiś, pójdzie gdzieś, będzie poszukiwała nowości, pójdzie gdzieś do dużego miasta, tam na studiach się zepchnie z jakimś, wiadomo, nie? Z jakimś po prostu lewicowym jakimś feminizmem, czy już może coś gorszego będzie od feminizmu, bo to wiadomo, że feminizm się niemodny staje, odkąd się ich drogi po prostu z tymi genderowcami zaczęły rozchodzić, no to już feministki, ta zapadka już dalej przeskoczyła, już feministki są jako TERF określane, już są po prostu te klasyczne feministki, które uważają, że płeć jednak to jest płeć, prawda? To one już ku własnemu zdziwieniu już są po prostu lewica jak ten mityczny Ouroboros, prawda? Jest tym wężem, który sam siebie zżera i tego, i ten, nie? No ale mówię, no sam wiem, jak to jest po prostu u mnie na własnym przykładzie i tego, nie? No a drugą córkę mam taką, że się boi obcych, nawet się boi spojrzeć na kogoś, cały czas się przy matce trzyma, płacze, dostaje szału, czyli całkowite przeciwieństwo, nie? I to nam pokazuje, że mimo pokrewieństwa selekcja naturalna jest bardzo ważna, nie? Bardzo ważna jest selekcja naturalna, bo po prostu, bo my jesteśmy tak skonstruowani, żeby w ramach jednak tego naszego pokrewieństwa, żeby tą zmienność genetyczną mieć ten, nie? Mieć bardzo ważne, żeby mieć bardzo dużą, bo natura cały czas próbuje, nie? Cały czas próbuje, cały czas eksperymentuje, co będzie lepsze, co będzie dobre. No i mówię, nie? I trzeba dzieci zabierać, trzeba je cały czas socjalizować we własnym zakresie, bo to jest jedyna nadzieja, że ktoś taki, jak na przykład moja córka, czy inne tego typu dzieci, że one po prostu, no, będą jakoś odporne na tą po prostu na tą bałamutną propagandę. To tak naprawdę jest jedyna zaleta tej edukacji publicznej nad domową, że właśnie jest ten kontakt jakby wymuszony, jakby nie było. Całkowicie edukacja, mówię, no liberalizm to jest taka aberracja umysłowa. To jest tak, z punktu widzenia ewolucyjnego, to jest tak niedorzeczna ideologia. Ja tylko żałuję, że naprawdę ci, którzy krytykują liberalizm, że oni też nie mają tej... Ten na przykład Rafał Woś jest, on z tym Mencelem miał taką debatę i w sumie no słabo tam to wyszło, nie? A to naprawdę, nie? O, ich
oni są tak niedorzeczni, jak się z perspektywy ewolucyjnej cały ten liberalizm, jak się to po prostu obserwuje, to jest tak niedorzeczne. I to, o czym tutaj powiedziałeś, nie? O tej edukacji domowej, która całymi latami była przez tych korwiniarzy, że to takie super, prawda? Znaczy ona ogólnie jest dobra, bo jakby nie było czasu, nic, nic nie ma dobrego. Ja mam znajomych, którzy to i same ich dzieci powiedziały, że one przy pierwszym wyjeździe na kolonie po prostu takie, gdzie z innymi dziećmi weszły w relacje i tak dalej, bo cały czas były w domu tam nauczane, to one po powrocie od razu tym rodzicom, tym po prostu idiotom powiedziały, że one po prostu nie chcą, że mają iść do normalnej szkoły, że one nie chcą się w domu uczyć. Ustawa pokazała to nauczanie domowe, żeby dzieci przestały się socjalizować. No właśnie, ja tego nie neguję, ten aspekt. Jest taka dobra książka Judith Rich Harris, nie? I ona dokładnie opisuje nawet przykłady geniuszy takich. Byli ludzie z bardzo wysokim IQ, którzy tam robili doktoraty tam w wieku 12 lat. Ich rodzice, o cudowne dziecko, to tu trzeba zmaksymalizować. My go odseparujemy od rówieśników, od wszystkiego. I w domu trzymali te dzieci, tam tylko ładowali im wiedzę. No i z nich po prostu, no nieudaczników życiowych całkowicie, no po prostu zmarnowali te dzieci, nie? Bo tak jak mówię, szkoła nie jest po to, żeby cię nauczyć czegokolwiek. To, czy ty się nauczysz, to jest wszystko genetyczne. To jest w 40% jest genetyczne, w 40% zależy od grupy rówieśniczej, w której się znajdujesz, a tylko 10% to jest to, co ci szkoła przekaże. To jest tylko 10%. Do szkoły my puszczamy dzieci po to właśnie, żeby one się socjalizowały. A ci wszyscy korwiniarze, którzy po prostu stawiają na edukację domową, oni największą krzywdę, jaką mogą. Jeszcze pół biedy, jak mają wielodzietną rodzinę, nie? Że one, te dzieci w ramach swoich są w stanie stworzyć jakąś społeczność w ramach własnej rodziny, prawda? Bo jest tam trójka, czwórka dzieci, nie? I tam jakieś po prostu się socjalizować, nie? Ale tak jak tutaj Miłosz powiedział, to teraz widać w tej dużej skali, każdy to może namacalnie zobaczyć po tym koronawirusie, prawda? Gdzie mój na przykład starszy syn, on rok czasu praktycznie w domu siedział, nie? Czyli cały rok szkoła, on poszedł we wrześniu poszedł i chyba 2 października on już siedział w domu do czerwca, nie? I on miał rodzeństwo, my tam żadnych nie przestrzegaliśmy tych wariacji, normalnie z nami wszędzie jeździł. Chodził tam na wsi, to te dzieci normalnie po prostu razem sobie chodzili, normalnie sobie funkcjonowali w tych swoich środowiskach. No ale te dzieciaki, które gdzieś tam w bloku, gdzieś tam jedynaki, które w takiej sytuacji pozostawały przez rok, jeszcze na przykład rodzice pracowali w tym czasie, no to masakra, nie? To jest naprawdę. Czyli ja to tak mówię, to takie spustoszenie, to jest ta tradycja, nie? To jest to, co socjobiologia określa jako tradycja, nie? Czyli ty masz pewne z mózgiem, ze zdolnościami społecznymi, z tym wszystkim jest tak jak z mięśniami. To jest dokładnie to samo. Masz genetycznie zakodowaną pewną po prostu masę mięśni, pewne predyspozycje, prawda? I możesz nic nie robić i wtedy genetyka jakby będzie, powiedzmy, 80-70% ekspresji genów, nie? Będziesz miał 70% tego. Możesz po prostu aktywnie, fizycznie po prostu jakieś sporty uprawiać, możesz kulturystykę uprawiać i tak dalej. Zwiększysz to do 110%, prawda? I dokładnie tak samo jest z edukacją, tak samo jest z przekazywaniem tradycji. Czyli z tym wszystkim, co dzieciak zdobywa, jeżeli mu zubożysz środowisko rodzinne, to nawet jeżeli genetycznie on będzie miał duże zdolności społeczne, będzie miał tą inteligencję społeczną, inteligencję werbalną, będzie miał, że będzie się mógł dobrze wysławiać, będzie miał cechy charakteru, które mu będą mu ułatwiały nawiązywanie kontaktów, ale jeżeli ty nie dasz mu się socjalizować, nie dasz mu tych relacji przećwiczyć na najprostszym poziomie dziecięcym, bo to na tym polega, że potem jest o wiele trudniej, nie? Bo
To jest, nie można przeskoczyć tego, tak jak w matematyce, nie? Nie możesz przeskoczyć pewnych etapów, jak nie nauczysz dzieciaka na osi, nie pokażesz mu skąd się te liczby, że tu jest plus, tu jest minus, jest zero. Dodawanie, jak to się sumuje, to on potem nie zrozumie, jakichś działań. W cywilizacji dzieci zawsze się socjalizowały i to nauczanie domowe, takie obcinanie dzieci od reszty społeczeństwa, to jest taka nowoczesny wymysł. To jest konserwatywny postulat. Ja to miałeś od szkółek kościelnych do jakichś kręgów, gdzie tak naprawdę rodzice prowadzili nawet swoje dzieci po to, żeby uczyły się bić, tak? Były chociażby czy to we wsiach skandynawskich, czy chociażby jeszcze w starożytnej Grecji. Od zawsze dzieci tak naprawdę socjalizowały się w jakichś takich budynkach, w ogóle swoich nauczycieli i to jest w ogóle bzdura z nauczaniem domowym. A jeżeli chodzi ci o to, żeby odciąć je od nowoczesnego modelu nauczania, to rodzice powinni też mieć wpływ na szkoły, do których swoje dzieci zapisują, a tak naprawdę my, jak rodzice i społeczeństwo, przestają w ogóle interesować się jakimikolwiek instytucjami publicznymi. To jest już w ogóle inna sprawa. A stawianie totalny indywidualizm coraz bardziej będzie społeczeństwo atomizować, rozwarstwiać i w końcu doprowadzi do, o czym rozmawialiśmy, do totalnej polaryzacji społecznej, w której jedna strona będzie tak naprawdę w jakiś tam sposób silna, ale może być ta większość będzie słabsza, w końcu jakaś silna, silniejsza grupa przyjdzie na zerze. No i jest po prostu to równanie w dół, nie? U mnie na przykład, u mojego młodszego syna jest w klasie taka sytuacja, że jest jeden chłopak, który jest po prostu nieakceptowany przez całą grupę. Nie? I nauczycielka nie ma pretensji do tego chłopaka, nie szuka co tam poszło nie tak, tylko całą jakby patologizuje całą grupę. Nie? Czyli jakieś tutaj organizują jakichś terapeutów, będą z tymi dziećmi rozmawiać, a no ja mówię, to cała grupa jest patologiczna, a jedna osoba jest normalna. I mówię, jakiś w ogóle absurdalna logika, nie? Że nie ma tego po prostu takiego normalnego podejścia, nie? Że szukają z tym dzieciakiem, co z nim jest nie tak, że ona jakby nie może wejść w tą grupę, tylko całą grupę teraz będą dostosowywać do jakichś jego ułomności, zamiast jemu zrobić jakieś warsztaty, prawda? Żeby było możliwe, że na jakimś etapie optymalna sytuacja to jest tak jak Miłosz mówił w tych wspólnotach lokalnych, prawda? Że była grupa, tak jak my pamiętamy nawet z dzieciństwa, prawda? Powiedzmy, wychodziło się na osiedle, przed blok i była grupa dzieci. Byli ci starsi i coraz młodsi, prawda? I do tych coraz ci młodsze dzieci socjalizowały się od tych starszych, te starsze od jeszcze starszych. Chłopcy sobie jakieś tam zabawy wybierali, dziewczyny jakieś tam zabawy, niektórych się łączyliśmy, prawda? Dodatkowe umiejętności, nie? Czyli powiedzmy, były podchody, nie? Bawiliśmy się w podchody, że jedna grupa ucieka, zrobić te. Na przykład dziewczynki się dołączały, nie? No to dziewczynki już wiadomo, już aspekt werbalny dochodzi, nie? Czyli do tego my tutaj tylko się liczyła orientacja przestrzenna, dołączały się dziewczynki do zabawy, no to one już od razu jakieś karteczki chciały pisać z jakimiś zadaniami, żeby tu coś jakąś zagadkę rozwiązać, tego, nie? I na tym polegała ta socjalizacja. Nie dość, że w grupie to jeszcze młodsze dzieci od starszych, nie? Judith Harrison to fajnie opisuje na przykładzie właśnie Polaków w Stanach, nie? Że jest tam na jakimś Jackowie, żyją Polacy i oni w tym polskim getcie sobie żyją, po angielsku nie mówią, nie? A mają dzieciaka, który jeszcze do szkoły nie chodzi, on już po angielsku elegancko mówi, nie? No bo on gdzieś tam na skraju tego miejsca gdzieś tam żył i miał już kontakt w tej grupie rówieśniczej z jakimiś Amerykanami takimi po prostu tymi rodowitymi, że tak powiem. I on już się w tej grupie rówieśniczej, on się już tak socjalizował, że praktycznie zaczął już nawet do tych rodziców zaczął jakieś wtrącać słowa. I to pokazuje nam, jak ważna jest grupa rówieśnicza. I to jest podstawowa rola szkoły, nie? To jest właśnie ta grupa rówieśnicza i nie tylko szkoły, nie? Też jakiegoś lokalnego, żeby o tym nie zapominać, żeby nie ulegać tej liberalnej propagandzie, bo ja wiem, że oni sami, znam takich ludzi, to nie są jacyś tam, naprawdę jacyś tam idioci, tylko tacy, po prostu moja żona się zna z takim jednym, no, z tych
z żoną takiego jednego właśnie no, korwiniarza i no, no mówię, no był taki przypadek, że własne dzieci mu powiedziały, że one po prostu, one już nie chcą żadnej prywatnej edukacji, że masz nas zapisać do normalnej. To jest jakiś protestancki wynalazek tak naprawdę, anglosaski? Tam mówię, to wystarczy sobie Tomasza Żyro, Bożą Plantację przeczytać. Boża Plantacja, historia utopii amerykańskiej. Nie? Tak nie wyszło, właśnie, ci właśnie potomkowie tych Purytan, jakie oni tam mieli pomysły, jakie tam w ogóle... Czy w średniowieczu, czy w ogóle w czasach przedreformacyjnych jakiś taki próg do edukacji i odcinania się od reszty wspólnoty, na którą tak naprawdę chciał się tak mieć uniwersalny wpływ. Dopiero te protestanckie wspólnoty zaczęły to wymyślać. No to na zasadzie efekt trochę. Ja to widzę tak, że jedynym jakby plusem tej edukacji publicznej od tej domowej jest właśnie ten aspekt socjalizacji. Nie rozważałem za bardzo wagi tego, chociaż jakbym sam miał wybierać, a właśnie bo gdzie wysłać swoje dzieci, czy do domowej, czy do publicznej, to bardziej bym się spaniał właśnie w stronę publicznej, mimo że według mnie ta domowa ma więcej plusów, bo właśnie jeśli chodzi o faktyczną naukę i tak dalej, to nie ma żadnego znaczenia. Ja o tym mówiłem poprzednio, nie? To są badania i to... Ja już nie mówię o takich twardych genetykach behawioralnych. Badania bliźniąt po prostu były prowadzone, nie? Czyli ludzie o tym, bliźnięta monozygotyczne, ludzie o tym samym genomie w różnych środowiskach i to było porównywane. Ale to nawet przyznaję, jest taka książka Does Your Family Make You Smarter? To jest James Flynn. James Flynn to jest taki, niektórzy może słyszeli o efekcie Flynna, nie? Czyli to jest taki psycholog nowozelandzki, który stworzył tą teorię, że nasza inteligencja rośnie cały czas, prawda? Którą ja tutaj to opisywałem, mniej więcej też napisałem, dlaczego on się myli właśnie w publikacjach Szturmu to było, ale o co chodzi? Nawet on w tej książce, to jest ostatnia książka, którą przed śmiercią napisał. Druga książka jest po polsku. To jest... zapomniałem tytułu. Ja ją wrzucę. Jest jedna książka, poprzednia jego... jest chyba o inteligencji inaczej. Tytuł. Jamesa Flynna. Ale on tam wprost przyznaje i całą... Tam jest po prostu całe baterie badań z wykresami, ze wszystkim. On tam przyznaje po prostu, w jakich dziedzinach szkoła może coś zrobić, w jakich dziedzinach rodzina może coś zrobić, a w jakich dziedzinach to jest genetyka, nie? Także takie twarde zdolności, te, szczególnie to, co po angielsku się nazywa STEAM, nie? Czyli te takie matematyczno-techniczne zdolności, to jest w większości genetyka, nie? Z tym możesz do 2-3 lat możesz cokolwiek zrobić, czyli w wieku no praktycznie nawet przedszkolnym, to jeszcze możesz coś samemu zrobić. Z inteligencją werbalną, nie? To możesz dużo zrobić. Szkoła też jeszcze trochę może, ale to większość rodzina, nie? A w szkole praktycznie do 17 roku życia jakiekolwiek wpływy środowiska zanikają i liczy się tylko twój potencjał genetyczny, nie? Oczywiście, no to jest tak jak z mięśniami, mówię, nie? To jest tak jak z mięśniami, nie? Że jeżeli ktoś się w ogóle nie będzie uczył, nie będzie chodził do szkoły, albo w ogóle się nie będzie przykładał do nauki, a będzie miał IQ 100, a drugi będzie się bardzo dużo przykładał do nauki, będzie miał IQ 95, no to on może go prześcignąć w pewnych zdolnościach, nie? Tak samo jak mięśniowo. Jeżeli będziesz miał potencjał o 10% większy do zbudowania mięśni, ale nic nie będziesz robił, a ktoś będzie miał 10% mięśni większy, ale będzie po prostu dobrze się odżywiał, będzie trenował i tak dalej, no to on też cię może prześcignąć. Ale jak przestaniecie ćwiczyć w pewnym wieku, to wszystko i tak wróci do waszego genetycznego potencjału. I dokładnie tak samo jest, jeżeli chodzi o edukację. Że przed 50 następuje, to się nazywa w psychologii ewolucyjnej, to się nazywa korelacja genotyp-środowisko, nie? Czyli twoje geny,
twoje genetyczne skłonności całkowicie poprzez wybory życiowe, poprzez różne rzeczy całkowicie cię jakby do takiej niszy cię sprowadzą społecznej, do jakiej cię determinuje genetyka, mimo że byś był, i to są badania, tak jak mówiłem, na bliźniętach prowadzonych, nie? Że na przykład z rodziny konserwatywnej, czy z rodziny takiej liberalnej były dzieci oddawane do adopcji do zupełnie odmiennego środowiska i one w dorosłości bardziej były podobne do tych swoich bliźniaków, do swoich biologicznych rodziców, niż do tej rodziny adopcyjnej. Czyli praktycznie geny w pewnym momencie, jak jesteśmy młodzi, jeszcze nam się kształtuje nam się światopogląd, mamy tą otwartość na świat, mamy ten jakby bardziej większą wrażliwość, to jeszcze po prostu poszukujemy czegoś, a później już się człowiek bardziej robi zachowawczy, bardziej konserwatywny i bardziej ta jego natura zaczyna już oddziaływać na niego i w wieku 50 lat, to wiadomo, to już jest za późno, nie? Dlatego lewica takie spustoszenie robi, nie? Bo to już dla mężczyzn i dla kobiet to już jest za późno na takie życiowe wybory odnośnie partnerów, odnośnie potomstwa, reprodukcji, to już jest wszystko za późno, nie? I dlatego to ma takie duże znaczenie, nie? Żeby jak najwięcej, jeżeli chodzi o rodzinę, nie? Żeby jak najwięcej wpływać na swoje dzieci, jak najwięcej nie ulegać tej właśnie tej dysfunkcyjnej ideologii, nie? No bo to się wszystko do tego sprowadza, nie? To się wszystko do tego sprowadza. Każdy z nas tak naprawdę dąży, żeby informacje o sobie w jak największej liczby i jak w najlepszym stanie przekazać jakby następnej generacji, prawda? Czyli ją utrwalić w czasie. I no to możemy, każdy by chciał najlepsze rzeczy o sobie, prawda? Przekazać, utrwalić jakby to co jest, tak jak same zdjęcia robimy czy coś, prawda? Te zdjęcia, na których źle wyszliśmy, to odrzucamy, zostawiamy te. I tak samo jest z genetyką. Każdy z nas by chciał to, co jest lepsze dla nas, prawda? Albo to, co przynajmniej nam się wydaje, że jest lepsze. No to możemy tylko na dwa sposoby zrobić. Po pierwsze, w takim wieku płodzić potomstwo, które jest najbardziej optymalne pod względem zdrowotnym i po drugie, żeby tego potomstwa było więcej, nie? No bo nigdy nie mamy pewności, to się wszystko losowo dzieli, nie? Dziedziczymy 23 chromosomy od ojca, 23 od matki i one się łączą, ale te łączenia, mimo że pękają teoretycznie w tych samych miejscach, zawsze są jakieś różnice. Dlatego są między dziećmi to też są różnice, nie? I o tym trzeba po prostu pamiętać, nie? Czyli co do edukacji, ten aspekt socjalizacji w szkole publicznej przyćmiewa jakby ten plus, przyćmiewa wszystkie inne, tak? Tak, to jest moim zdaniem najważniejsze i tu trzeba pamiętać o tym, co mówiłem, że ta socjalizacja w tej chwili ma te negatywne aspekty dla chłopców pod względem, bo są różnice, nie? Były badania na przykład w Anglii. W Polsce tego nie ma tak za bardzo. W Anglii na przykład są też takie szkoły prywatne, które na przykład są tylko dla chłopców, albo tylko dla dziewczynek, i są szkoły mieszane. I też były badania robione, nie? I z tych badań na przykład wyszło, że ci chłopcy i te dziewczynki, które chodziły do szkół jednopłciowych, na przykład, że tylko dziewczynki z dziewczynkami chodziły, nie? To one były bardziej wyedukowane, ale znowu społecznie były gorzej. Rozumiesz, o co chodzi, nie? Że znowu jest ta rola szkoły, nie? Że podnosisz coś kosztem czegoś, nie? Podnosisz, dzieciak bardziej się koncentruje na nauce, fajnie, ale potem ma znowu kłopot ze znalezieniem sobie lepszego partnera, prawda? Bo
nie przetestował iluś tam relacji w szkole, prawda? Nie przetestował iluś tam zachowań. Dopiero z wiekiem wiemy, prawda? Mamy 50 lat czy 40 lat, to już mamy taką świadomość, że 2-3 słowa z kimś i tu już wiesz mniej więcej, jaki on ma charakter, nie? Na tym to polega, nie? Znowu w tych szkołach mieszanych ludzie mają, te dzieci, które wychodzą z tych szkół mieszanych, one mają odrobinę niższe, zarówno chłopcy, jak i dziewczynki mają odrobinę niższe wyniki edukacyjne, odrobinę gorzej są wyedukowani, ale znowu społecznie są o wiele bardziej, że tak powiem, może badania na ten temat, tam dołączę. Jeżeli będzie wideo, to dołączę na ten temat badania. Każdy to sobie może poczytać, nie? Także to jest coś kosztem czegoś zawsze wybierasz, nie? No pytanie mówię, nie? Czy ta edukacja jest aż tak ważna, nie? Czy to jest aż tak ważne, żeby ta dziewczyna poszła do szkoły, żeby osiągnęła dobre, została jakąś tam bizneswoman, została jakąś panią dyrektor, ale przez to nie miała dzieci, prawda? Albo była nieszczęśliwa z jakimś mężczyzną, bo będzie cały czas twierdzić, że on jakieś tam jej oczekiwania spełni, albo się będzie potem w harlekinach zaczytywała i rozmyślała o jakichś tam, prawda, księciach z bajki, którzy ją po prostu... No bo do czego feminizm doprowadził, nie? Feminizm doprowadził do dwóch rzeczy. Po pierwsze, no praktycznie do tego, z czym twierdzi, że walczy, nie? Czyli no unieszczęśliwił kobiety, nie? No bo albo doprowadził do poliandrii, do rotacyjnej poliandrii, jak to Roger Devlin nazywa. Czyli że kobieta po prostu wychodzi za mąż z jakimś mężczyzną, mają dziecko i tak dalej. Ona w pewnym momencie wraca do pracy, gdzieś tam awansuje, nagle stwierdza, że ten mężczyzna to jednak tego i porzuca go i sobie bierze drugiego, nie? I to jest poliandria, nie? To jest rotacyjna poliandria. Normalna poliandria to jest na przykład w Tybecie, nie? Gdzie jest duża bieda, mało ziemi, jedna kobieta sobie bierze na przykład 5 mężów, nie? Którzy są braćmi i oni po kolei, najpierw najstarszy brat z nią tam współżyje i tak dalej, potem jak tego, o. To jest klasyczna poliandria, a tu mamy po prostu tą poliandrię rotacyjną. No a drugi to jest poligamia, nie? To jest poligamia, że po prostu kobiety przez to, że bardzo wysoki status społeczny osiągają, jest bardzo mało, bardzo mało. Do tego dochodzi jeszcze media społecznościowe, nie? Media społecznościowe też bardzo dużo spustoszenia robią, bo one nasze mózgi oszukują, nie? Mężczyźni się uzależniają na przykład od pornografii w mediach społecznościowych, bo mężczyzna nie jest... Kobiety od Instagrama. Słucham? Kobiety od Instagrama. W ogóle od Facebooka, od... Mężczyzna po prostu, jak widzi kobietę nagą w necie, to on nie jest, jego mózg nie jest w stanie rozróżnić, że to nie jest rzeczywistość, prawda? Tak samo on na niego reaguje, takie same substancje wytwarza, jakby w rzeczywistości kobietę widział, nie? Natomiast kobieta, jeżeli zawiera jakieś znajomości na internecie, nie? Z tak zwanymi czadami, nie? Czyli jacyś tam, wiadomo, nie? Na Instagramie jakieś zdjęcie, dostaje 100 komentarzy, ale ty jesteś super, patrzy jakiś facet w opisie, nie? Super zbudowany i tak dalej, nie? I ona już na normalnego gościa, z którym ma w realnym życiu, ona już nie chce na niego spojrzeć, nie? Mimo, że tamtego w życiu nie osiągnie, nie? To jest dokładnie to, co u tych, nie? To już Darwin zaobserwował u kul i u indyków, że jak były kilka klatek indyków i w jednej klatce był jeden, wiadomo, ten kogut i ileś tam samic i w drugiej klatce obok one, te samice, zobaczyły, że tam jest lepszy kogut, to one już z tym kogutem w ogóle nie chciały z nim w ogóle być przez niego jakby pokrywane, żeby te jajka po prostu znosić, bo one już na tamtego, mimo że tamten był niedostępny, nie? Tak to działa, hipergamiczność, nie? Bo kury też są gatunkiem społecznym i tam samica też musi duże nakłady podnieść na potomstwo i też jest hipergamiczna. I u kobiet to samo występuje w dzisiejszych czasach, nie? Że nie dość, że występuje ta poligamia,
że kilku czadów sobie po prostu zakłada konto na Instagramie czy na kimś i te kobiety po prostu się łudzą przez pół życia, że one z nimi w jakieś relacje wejdą, albo są z nimi w jakichś relacjach wirtualnych, których nie są w stanie ich mózgi oddzielić od rzeczywistych relacji. A reszta mężczyzn po prostu jest tymi incelami, nie? Czyli żyją w tym wymuszonym celibacie, prawda? Albo, co gorsza, no są jakieś inne patologie, prawda? Pół biedy, jak sobie tam wezmą, powiedzmy, kobietę, która ma niższy status, dlatego że jest imigrantką, ale na przykład jest imigrantką z Białorusi czy z Ukrainy, nie? I generalnie interes genetyczny dużo na tym nie traci, nie? A ja na przykład w Danii, jak byłem na kontrakcie, to tam było dużo kolesi takich, kurde, przegrywów, którzy sobie na przykład tajki brali, nie? No i to już jest masakra, nie? Z punktu widzenia genetycznego interesu. Jak sobie facet ściąga tajkę, nie? Czy jakąś inną, no to już jest masakra, nie? No bo wiadomo, kto się rodzi, nie? Rodzą się ludzie, którzy po prostu, no, niszczą nas w genetyczny interes, nie? I tak to po prostu wygląda wszystko, nie? No mówię, mógłbym dużo na ten temat rozmawiać. Jak nie macie pytań, no jeszcze macie sprawę tam, to nie chcę tutaj. Dziękuję za zaproszenie, mam nadzieję, że tego, nie? Że pomogłem coś, będę się starał na bieżąco jeszcze w szturmie publikować na ten temat. Teraz tą trzecią część skończę o tej religijności. Będę chciał potem może coś o tym feminizmie napisać, żeby tych parę książek, które w Polsce nie są dostępne, żeby po prostu tą wiedzę też zebrać. I wtedy może jak tego, nie? Jak się komuś zbiorą jakieś przemyślenia, ktoś by chciał podyskutować, to się spotkamy i będziemy. A teraz również dziękuję jeszcze raz. Jakby coś chciał, mam jeszcze książki tutaj ze szturmu. Wy macie jakieś jeszcze? Nie, dziękuję, że są dalej do kupna książki swoje, dwie prace. Zachęcam Was do obserwacji naszych portali społecznościowych. To będziemy podawali kolejne informacje i wydania. Tak. Dziękuję. I pamiętajcie o altruizmie, pamiętajcie o współpracy, żeby wspierać, tak jak tutaj.